Otwieram 55. sesję Rady Miejskiej w Ćmielowie. Przypominam, że obrady sesji Rady Miejskiej są nagrywane i transmitowane. Witam Panią Burmistrz Ćmielowa Joannę Suska. Witam Pana Skarbnika Miasta i Gminy Ćmielowie, Pana Jarosława Nowaka. Witam Pana Sekretarza Miasta i Gminy Tomasza Neumana. Witam Radnego Powiatowego, Pana Mieszkowa Koźmińskiego. Witam radnych Rady Miejskiej, dyrektorów i kierowników jednostek, sołtysów, pracowników urzędu oraz wszystkich obecnych na sali obrad. Proszę radnych o potwierdzenie obecności na obradach sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie poprzez przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Informuję, że na dzisiejszą sesję przybyło 13 radnych na stan 15, co stanowi kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Panie i panowie radni otrzymali porządek obrad z projektami uchwał do zapoznania się. Przedstawiam proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji i zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu obrad, przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 marca 2020 roku i 28 kwietnia 2020 roku, sprawozdanie burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami, przedstawienie informacji na temat przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych przez burmistrza Ćmielowa, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 41/274/221 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie Czas Odzielnia Pozytywna Przestrzeń Otwarta w ramach konkursu numer RPSW 09/02/01/IZ00/26/326/20 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osi 9 włączenie społeczne i walka z ubóstwem poddziałanie 9.2.9.1 rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie numer 53/341/2022 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/60/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego zmienionej uchwałą numer 37/245/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 lutego 2021 roku. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów położonej w Ćmielowie, Gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1005/1 o powierzchni 0793 hektara. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów położonej w miejscowości Czarna Glina, Gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 13 o powierzchni 07300 hektara. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Ćmielowa w Gminie Ćmielów obszar A. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa w Gminie Ćmielów obszar B.
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Przewodowa drogi powiatowej nr 0272T na odcinku od kilometra 0 plus 658 do kilometra 0 plus 935 w miejscowości Przełuszy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 51 przez 329 przez 2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy na lata 2022-2033. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach. Wolne wnioski, sprawy różne, zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi co do przedstawionego porządku obrad? Proszę, pan radny Szczęsny. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 11. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowej, gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1005 przez 1 1793 metra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa radnych o przegłosowanie. Kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1005/1 o powierzchni 1793 hektara. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że w głosowaniu za 9 radnych było za zdjęcie z porządku obrad. Punkt 11. Wobec tego przeczytam jeszcze raz proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji i zapoznanie się z proponowanym. Czy mogę prosić radnych o uciszenie? Dziękuję. Otwarcie sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2022 roku i 28 kwietnia 2022 roku. Sprawozdanie burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych przez burmistrza Ćmielowa. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 41 przez 274 przez 2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie Czasodzielnia Pozytywna Przestrzeń Otwarta w ramach konkursu numer RPSW.09.02.01/IZ.00/26/326 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osi 9 włączenie społeczne i walka z ubóstwem poddziałanie 9.2.1 rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr 53 przez 341 przez 2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz... Mogę? Oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ćmielów. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/60/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego zmienionej uchwałą nr 37/245/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 lutego 2021 roku. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ćmielów położonej w miejscowości Czarna Gmina, gmina Ćmielów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13 o powierzchni 0,7300 hektara. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa w gminie Ćmielów obszar A. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa w gminie Ćmielów obszar B. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ostrowiackiego na dofinansowanie zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 0272T na odcinku od kilometra 0 plus 658 do kilometra 0 plus 935 w miejscowości Przełuszy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 51/329/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy na lata 2022-2033. Informacja przewodniczący Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach. Wolne wnioski, sprawy różne, zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi co do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za. Kolejny punkt porządku obrad jest przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 30 marca 2020 roku i 28 kwietnia 2022 roku. Informuję, że protokoły były wyłożone do zapoznania się z ich treścią. Czy są uwagi co do treści protokołów? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzednich sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 30 marca 2020 roku i 28 kwietnia 2020 roku. Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że protokoły zostały przyjęte jednogłośnie 13 głosami za. Kolejny punkt posiedzenia obrad i sprawozdanie burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę panią burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie opiewa okres między sesjami, to jest od 28 kwietnia do 27 maja. Oprócz działań związanych z funkcjonowaniem urzędu, odpisywaniem na pisma, interpelacje państwa, merytoryczne prowadzenie wszelkich spraw, postępowań, które są w obiegu prawnym w Urzędzie Gminy. To wszystko, co zawiera zakres działalności, w tym czasie również zostały te dokonania czynione przez pracowników, odpowiedzi na pisma uzasadnione merytorycznymi zagadnieniami, poprzedzone analizami. I tak 28 kwietnia udział w międzyszkolnym turnieju tenisa stołowego Puchar Burmistrza Ćmielowa w Brzustowej. Tu jest tych działań sportowych, która jest dla dzieci bardzo ważna, ponieważ młodzież prosiła, aby do tych właśnie turniejów na terenie gminy Ćmielów powrócić. 29 kwietnia wydane przeze mnie zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ćmielowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Ćmielów za 2021 rok wraz z wymaganymi załącznikami.
29 kwietnia wydane przeze mnie zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący, 2 maja udział w zawodach bękarskich o Puchar Topiołek Ćmielowskich 2022, 3 maja udział w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, 5 maja spotkanie z panem Pawłem Sałkiem, doradcą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw ochrony środowiska i polityki klimatycznej, panem Andrzejem Kryjem, posłem na Sejm oraz uczniami ze szkoły podstawowej w Ćmielowie i Brzustowej w ramach projektu realizowanego o wartości 1 000 000 zł na terenie gminy Ćmielów, nakierowany właśnie na te dwie szkoły w ramach tak zwanej czasodzielni, którego tematem była przede wszystkim ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe gminy Ćmielów. 5 maja spotkanie z mieszkańcami Rudy Kościelnej dotyczącej decyzji burmistrza w sprawie kopalni. Myślę, że Państwo nie trzeba to specjalnie rozwijać. Państwo śledzą uważnie, co się dzieje w tym aspekcie, a właściwie przestało się już dziać, ponieważ bardzo dobra wiadomość, którą również była powiedzieć rano w mediach, w Radiu Rekord, wczoraj pozostałe media dzwoniły co do przekazania tejże informacji, w ślad za wydaną przeze mnie decyzją odmowną ustalenia warunków korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia w postaci kopalni złoża wapienia jurajskiego w Rudzie Kościelnej. Taką decyzję wydałam na mocy tutaj również wszelkich dokumentów, które do nas spływały od organów współdziałających. W dniu 5 maja spotkałam się z mieszkańcami osobiście, gdzie nigdy wcześniej takiej informacji nie przekazałam, to oni mieli prawo po raz pierwszy się dowiedzieć o tej decyzji, która była jedyną słuszną, umocowaną prawnie i merytorycznie, bo Szanowni Państwo, przygotowaliśmy się w ślad za tym wnioskiem, który wpłynął w maju tamtego roku, od czerwca ubiegłego roku był w głębokiej analizie. Wobec tego te organy współdziałające, jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Sanepid, czy też Wody Polskie, to były organy umocowane prawnie, do którego zwróciliśmy się o przedstawienie kwestii i swojej opinii na ten temat i wszelkich wątpliwości, więc takie przygotowanie merytoryczne od wszystkich organów tych wiodących nastąpiło, również i od nas. Co do tutaj szczegółów, decyzja cały czas jest do wglądu, kto z Państwa zechce, to zapraszam. Natomiast wydając taką decyzję, mieliśmy świadomość, że w ciągu 14 dni od otrzymania przez inwestora Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych takowej decyzji, mieli oni prawo w ciągu 14 dni odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. I w dniu wczorajszym, 25 maja, za moim pośrednictwem nie wpłynęło odwołanie. Wobec tego moja decyzja stała się w tym momencie decyzją ostateczną i temat zostaje zamknięty i prawomocną. 6 maja zarządzenie burmistrza Ćmielowa w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do zorganizowania przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska podinspektora do spraw ochrony środowiska i rolnictwa w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów. 9 maja zarządzenie burmistrza Ćmielowa w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący. 11 maja zarządzenie burmistrza w sprawie zmiany składu komisji mieszkaniowej w związku z rezygnacją jednego członka. 13 maja zarządzenie burmistrza Ćmielowa w sprawie zmiany w budżecie. 13 maja również tutaj spotkanie z poszczególnymi prezesami ochotniczych straży pożarnych odnośnie uchodźców. Tutaj pan wojewoda wyznaczył 4 takie strażnice do tego, aby uchodźcy znaleźli swoje schronienie. Stąd też działania były nakierowane w ramach wykonywania przeze mnie polecenia, bo pan wojewoda wydał polecenie burmistrzowi Ćmielowa o właśnie tutaj działaniach przygotowawczych, aby uchodźców przyjąć w tych 4 strażnicach, jak Jastków, Grójec, Buszkowice i jeszcze i Bobia. Tak, w związku z tym, Szanowni Państwo, pan wojewoda, z czego się bardzo cieszymy, zagwarantował środki finansowe, co prawda w wysokości 3000 zł na wyposażenie, dostosowanie na zakup niezbędnego sprzętu do strażnic. Te zakupy prezesi tutaj dokonywali do końca maja za pośrednictwem właśnie rozliczenia poprzez konto budżetu gminy.
Także doposażone są w postaci łóżek, materacy, pościeli ze strony pana wojewody. To otrzymaliśmy bezpłatnie. Tutaj zakupy na 3000 zł. Oprócz tego, szanowni państwo, pan wojewoda z racji tych działań zabezpieczenia wyżywienia, noclegu dla uchodźców również wystąpił do nas z pismem, aby tutaj wyrazić swoją wolę, jeśli chodzi o środki finansowe, które by były przekierowane z PROW-u, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na właśnie pomoc uchodźcom. To są działania odgórne, gdzie prawda, takie przesunięcia są możliwe w ramach wszelkich uchwał budżetowych. Natomiast, szanowni państwo, my tutaj wystosowaliśmy taki szeroki zakres tych potrzeb i możliwości i oczekiwań. Nie było określonych wysokości górnych kwot limitów, wobec tego 1 800 000 wystosowaliśmy na te 4 strażnice. Cokolwiek tam jest zawarte, mamy na 2 gotowe projekty co do właśnie tych remontów niezbędnych do przeprowadzenia. Czy to znajdzie uzasadnienie, czy nie, nie wiemy, ale próbujemy. Ale na pewno, szanowni państwo, najważniejszą informacją jest taka, że z własnych środków budżetu gminy, czyli z nas wszystkich, nie została wydana ani jedna złotówka na to, aby po prostu tutaj przekierowane były środki na uchodźców. Cały czas posiłkujemy się środkami zewnętrznymi, środkami od pana wojewody, co nas cieszy, bo sami nie bylibyśmy w stanie tutaj te środki wygenerować. I jeszcze 17 maja udział w jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej i Dnia Strażaka w Ostrowcu Świętokrzyskim. 19 maja udział w uroczystym poświęceniu rąc inicjatywy Państwa Radnych. 20 maja podpisanie umowy na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu Seniora oraz Klubu Seniora z Wojewodą Świętokrzyskim w Kielcach. Takie dofinansowanie dostaliśmy, one są uwieńczone już umową po 64 tysiące złotych na bieżące funkcjonowanie tych dwóch instytucji. 21 maja udział w obchodach Dni Ćmielowa na Stadionie Leśnym w Ćmielowie. 22 maja udział w obchodach Dni Ćmielowa podczas pierwszego przeglądu zespołu weselnych o porcelanowy mikrofon burmistrza Ćmielowa. Ja chcę państwu powiedzieć, bo dzisiaj są państwo sołtysi z nami, wobec tego te Dni Ćmielowa, szanowni państwo, organizowaliśmy naprawdę systemem gospodarczym. Cały czas to czynimy i tak naprawdę największym tutaj kosztem oczywiście była gwiazda wieczoru, dr Słek. Natomiast pozostałe, proszę państwa, występy tak naprawdę to, tak jak przegląd zespołów weselnych, ten drugi dzień nie kosztował nas nic, bo zespoły wystąpiły za darmo. Pracownicy moi, w osobie pani dyrektor Domu Kultury Agnieszki Kacy-Chmielińskiej, pozyskali od sponsorów pieniądze na nagrody. Chcemy po prostu, aby nie generować kosztów na imprezy w czasie, kiedy naprawdę czas jest dla nas wszystkich trudny, jeśli chodzi o budżet. Nie tylko domowy, ale też ten gminny. Wobec tego te Dni Ćmielowa nie mogły się nie odbyć, bo mieszkańcy tego oczekiwali po czasie pandemii, ale naprawdę liczyliśmy każdą złotówkę, aby ją wydać naprawdę w sposób gospodarczy i taki minimalistyczny. I jeszcze, szanowni państwo, dzisiaj 27 maja uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Piaskach Brzustowskich. Wielkie wydarzenie, ponieważ tutaj środki płynące z rządu, od rządu w ramach tutaj inwestycji strategicznych gwarantujących właśnie budowę w całości z tego funduszu rządowego, bo 840 tysięcy pozyskanych środków, wspólne działanie i mieszkańców, i burmistrza, i parlamentarzystów w postaci pani poseł Wojtyszek, pana posła Andrzeja Kryja, uwieńczone będzie dzisiaj uroczystym otwarciem, gdzie również, szanowni państwo, nie mając takiego wydarzenia w kalendarzu, robimy to z własnych kieszeni osobistych, nie generujemy, jedynie nagłośnienie będzie z Domu Kultury. Nawet pani Agnieszka Kacy-Chmielińska z Czempiona będzie również występować za darmo. Wszystko dla naszych mieszkańców i naprawdę wielkie podziękowania tym osobom, którym przyświeca ten cel gospodarności, tak jak mnie, że coś, co możemy robić z własnych kieszeni, po prostu robimy, a państwa wszystkich oczywiście, myślę, że zaproszenia dotarły. Serdecznie zapraszam na godzinę 16. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Kolejny punkt obrad jest przedstawienie informacji na temat przeprowadzonych analizy oświadczeń majątkowych przez Panią Burmistrz Mielowa. Bardzo proszę Pani Burmistrz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Informacje przedstawię co do złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2021 zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zobligowanych do złożenia oświadczeń majątkowych było 13 pracowników i 13 pracowników złożyło oświadczenie majątkowe wraz z PIT za ubiegły rok do burmistrza Ćmielowa w ustawowym terminie, to jest 30 kwietnia bieżącego roku. Po przeprowadzonej analizie przez burmistrza Ćmielowa w dniu 9 maja bieżącego roku nieprawidłowości nie stwierdzono. Po jednym egzemplarzu z każdego oświadczenia majątkowego wraz z PIT za tamten rok przekazano w dniu 12 maja bieżącego roku do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oświadczenie majątkowe wraz z PIT za 2021 rok burmistrz Ćmielowa Joanna Suska złożyła zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wojewody świętokrzyskiego w ustawowym terminie. Oświadczenia majątkowe zobligowanych pracowników zostały zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ćmielów. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Kolejny punkt obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 41 przez 274 przez 2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie Czas Odzielnia Pozytywna Przestrzeń Otwarta w ramach konkursu nr RPS09020101-I-Z.00-26-326/20 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, poddziałanie 9.2.1 rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Bardzo proszę Panią Kierownik Joannę Borgowską o omówienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo. W zeszłym roku, w miesiącu czerwcu, procedowaliście Państwo uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do tego programu, do tego projektu Czasodzielnia Pozytywna Przestrzeń Otwarta. Ta uchwała obowiązywała, jednak z uwagi na to, iż projekt cały czas jest w fazie systematycznego sprawdzania, dopatrzono się, iż szkoły były dofinansowywane również z funduszy Unii Europejskiej. W związku z powyższym następowałaby tak zwane podwójne finansowanie. Dlatego też to, co Państwo, żeśmy Państwu przedstawili jako wkład niefinansowy, teraz będziemy musieli go wykazywać jako wkład finansowy. Nie dokładamy do tego żadnych pieniędzy, jedynie wykazujemy koszty związane z utrzymaniem sal jako te finansowe, to znaczy utrzymanie sali, tej, która została wydzielona na obie świetlice, utrzymanie związane z etatem pani sprzątaczki, czy ewentualnie energia elektryczna, bądź koszty związane z ciepłem. W związku z powyższym przedstawiliśmy Państwu kolejny projekt uchwały zmieniający wyłącznie tą nazwę jako z niefinansowego, jako finansowy wkład gminy Ćmielów. Jeszcze raz powtórzę, gmina nadal nie wnosi nic, jeżeli chodzi o wkład finansowy, nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją projektu Czasodzielnia Pozytywna Przestrzeń Otwarta. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Gierek. Bardzo dziękuję Pani Kierownik Joannie Wolkowskiej. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2022 roku komisje pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami jednogłośnie. Kolejny punkt obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr 53 przez 341 przez 2022
z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego, form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ćmielów. Bardzo proszę pana sekretarza Tomasza Neumana o omówienie projektu uchwały. Pani przewodnicząca, pani burmistrz Wysoka Rado. Uchwała podjęta przez państwa w marcu tego roku po pewnych perturbacjach. Tworzona była na podstawie wniosków dyrektorów, jakie składali na podstawie tego, jacy nauczyciele w jakich kierunkach się kształcą, ponieważ w uchwale tej określamy również kierunki kształcenia nauczycieli dofinansowywane przez szkołę. W trakcie roku okazało się, że potrzebny jest jeszcze jeden kierunek, który nie był wymieniony na tej liście. Z takim wnioskiem zwróciła się pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ćmielowie. W związku z tym ten kierunek uznany został przez panią dyrektor za zasadny. Chodzi o to, abyście państwo również potwierdzili w uchwale to, że mamy dofinansować taki kierunek studiów potrzebny dla szkoły. Dopisujemy to w punkcie, w paragrafie 4 ustęp 1 w podpunkcie F. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu sekretarzowi. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2020 roku komisje pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Kolejny punkt porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Proszę o następnie pani burmistrz. Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni państwo. Mamy oczywiście podjętą przez rząd polski ustawę odnośnie właśnie tutaj funkcjonowania OSP, Państwowej Straży, czy też właśnie dodatków dla strażaków za akcje ratownicze, dodatku do emerytury. W ślad za tą ustawą tutaj wystąpiłam z takim wnioskiem do państwa radnych na bazie projektu uchwały, proponując podwyższenie wynagrodzenia dla naszych druhów strażaków z OSP z wszystkich jednostek na terenie gminy Ćmielów. Tutaj nie ma oczywiście obligatoryjnego obowiązku w świetle tej ustawy przyjętej. Niemniej jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, ale przede wszystkim rozumiejąc tak trudną pracę, jaką strażacy wykonują, ratując czyjś dobytek, chronią po prostu dobytek, majątek ludzi, a w ślad za tym narażają się na wielkie niebezpieczeństwo. Wobec tego ówczesna stawka, jaka była 12 zł, była zbyt niską, szanowni państwo, w moim tutaj oczekiwaniu, ponieważ dziś mamy umowę zlecenia, to 17 zł z groszami. Wobec tego moja propozycja opiewała na kwotę 22 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej i 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia lub ćwiczenia. Podczas obrad komisji tutaj pojawiły się dwie propozycje. Pan radny Zbigniew Kolasa, z tego co pamiętam, proponował stawkę 20 zł za akcje ratownicze i chyba 10 zł za szkolenie. Pan radny Szczęsny Michał proponował 22 zł za akcje ratownicze i 10 za akcję szkoleniową. W związku z tym została przygotowana tutaj uchwała w dniu dzisiejszym opiewająca na te stawki. Oczywiście decydują państwo radni w tej kwestii podwyżek dla strażaków, gdzie widzimy w dzisiejszej uchwale kwotę 22 zł za każdą rozpoczętą godzinę, czyli zgodnie tutaj z moimi oczekiwaniami, i 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. Odpowiednie uzasadnienie również zostało wypowiedziane na komisji. Wobec tego proszę państwa radnych o przegłosowanie tak ważnej tutaj kwestii finansowej
ale myślę, że tylko finansowej, bo kto jest w OSP i ma wolę i misję do ratowania ludzkiego życia, nie chodzi mu o pieniądze, ale żeby to naprawdę w ślad za galopującymi cenami zaakcentować, że to nie są aż takie niskie pieniążki za ten udział w akcji, to bardzo proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani burmistrz. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2020 roku komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały przy 7 głosach za, 3 głosów przeciw. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wynik głosowania 11 za, 1 przeciw, 1 się wstrzymał. Kolejny punkt obrad jest podjęcie uchwały. Może doczytam. Pan Zbigniew Kolasa rady się wstrzymał. Pan Piotr Małek przeciw. Nieobecny Nikodem. Katarzyna i Piotr Paszyński. Kolejny punkt obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/60/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego zmienionej uchwałą nr 37/245/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 lutego 2022 roku. Bardzo proszę pana kierownika Dawida Gawłowskiego o omówienie projektu uchwały. Dzień dobry pani przewodnicząca, drodzy radni. Otóż w gminie funkcjonuje już od jakiegoś czasu Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego, która jej zadania polegają na tym, iż przygotowujemy spisy tego mienia do regulacji, do celów regulacji stanów prawnych, zwłaszcza takich dróg dojazdowych przez pól. Dzięki temu między innymi w zeszłym roku udało się uregulować mnóstwo stanów prawnych nieruchomości na terenie Ćmielowa. Uchwała, znaczy komisja została zgodnie z ustawą o przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, pracownikach samorządowych, została powołana taka właśnie komisja, jednakże ze względu na zmiany kadrowe w urzędzie, które zachodzą, zaszła konieczność powołania nowych osób do komisji. Stąd też dzisiaj na sesji podejmowana uchwała w tej sprawie. Bardzo dziękuję panu kierownikowi Dawidowi Gawłowskiemu. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej 25 marca 2020 roku komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi i zdania co do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Kolejny punkt jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ćmielów położonej w miejscowości Czarna Glina, gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13 o powierzchni 0,7 300 hektara. Proszę pana kierownika, pana Dawida Gawłowskiego o omówienie projektu uchwały. Otóż zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym w celu sprzedaży nieruchomości państwo radni muszą wyrazić na to zgodę w formie uchwały. Stąd też projekt tej uchwały dzisiaj przygotowany na dzisiejszą sesję. Dodam tylko, iż nieruchomość ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych inwestorów w celu jej pozyskania i też to rodzi nadzieję, iż cena uzyskana ze sprzedaży oczywiście w przetargu nieograniczonym, ustnym przetargu nieograniczonym może być w znacznej wysokości. Bardzo dziękuję panu kierownikowi Dawidowi Gawłowskiemu.
na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2020 roku komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, pytania co do projektu uchwały? Tutaj osoba ma pytanie. Jaka jest cena tej nieruchomości? Tak. Proszę, proszę pana doktora. Już mówię, na potrzeby sprzedaży została przygotowana wycena tej nieruchomości. Zgodnie z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego wartość tej nieruchomości została określona na kwotę 28 tysięcy, bodajże 500 zł. To jest kwota netto, ale tam, że nie będzie od tego VAT-u, czyli to jest definitywnie kwota brutta, aczkolwiek jest to kwota stanowiąca podstawę, co jest to cena wywoławcza tak naprawdę, która będzie następnie w przetargu określona. A co to jest za grunt? Jest to grunt, jeśli chodzi o użytki, jest to grunt rolny klasy 5, 6. Jest to grunt po części zabudowany, znajduje się tam stary budynek drewniany, który w zasadzie nadaje się tylko i wyłącznie do rozbiórki. W części porośnięta jest samosiekami drzew gatunku sosny. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych rad miejskich w dniu 25 maja komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę wcisnąć przycisk. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Kolejny punkt obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa w gminie Ćmielów obszar A. Proszę bardzo pana kierownika Dawida Dobrowskiego o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Drodzy Radni, otóż w zeszłym roku podejmowaliśmy Państwo uchwały intencyjne związane z petycją bezpośrednio właścicieli tego gruntu zainteresowanych otworzeniem stacji demontażu pojazdów na tym terenie. Przy czym obecne zagospodarowanie, które funkcjonuje tam od 2018 roku, uniemożliwia tym Państwu prowadzenie takiej działalności. To też złożyli oni wnioski do radnych, do rady, do burmistrza o przygotowanie stosownych dokumentów dotyczących zmiany tego planu i dlatego akurat projekt tej uchwały dzisiaj na tej sesji jest przygotowany właśnie w celu dokonania opracowania takiego, które umożliwi tym Państwu otwarcie w przyszłości ewentualnie tam stacji demontażu pojazdów na tym terenie. Przy czym chciałbym zaznaczyć, iż podjęcie uchwały zobowiąże burmistrza do dalszych działań związanych z wyłonieniem wykonawcy tej zmiany, do opracowania raportu środowiskowego, co się wiąże z następnie kosztami, które będzie gmina musiała ponieść. Dodam jeszcze, iż w trakcie jest opracowywania raport dotyczący aktualności naszych planów miejscowych, który zakończy się taką informacją, na podstawie której wytyczone będą dalsze kierunki zmian planów na następne lata w gminie Ćmielów. I ten raport, powiedzmy, w jakiś sposób być może pokryje się z tym, ponieważ jest on opracowywany na podstawie wniosków i petycji o zmianę tych planów. Tak jak wspomniałem, wiadomo, przygotowanie takiej uchwały, opracowanie środowiskowe, uzgodnienia wymagają to dużo pracy, zwłaszcza tutaj naszej operacyjnej w referacie, jak też pociągną za sobą koszty związane z wyłonieniem wykonawcy, opracowania tego planu i jego zmiany. Dziękuję bardzo panu kierownikowi Kowalskiemu. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej 25 maja 2022 roku komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały przy głosach 2 za, 1 przeciw, 7 wstrzymujących się. Po rozmowie z panią mecenas, tu radni, którzy się wstrzymali, może pani mecenas.
Oczywiście osoby, tak jakby nie liczymy głosów osób wstrzymujących się, więc za była jedna osoba przeciwko, za były dwie osoby, przepraszam, przeciwko była jedna. Za ta uchwała została pozytywnie zaopiniowana. Dziękuję pani mecenas. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania, uwagi co do projektu uchwały? Proszę, pan radny Jerzy Sykowy. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, szanowni państwo, nie jest to sprawa taka prosta, ponieważ faktycznie wspieraliśmy to działanie. Niemniej w tym momencie to jest tak, po pierwsze sprawa taka, że podejmujemy uchwałę na podstawie w uzasadnieniu napisane analizy, której o ile ja wiem, nie ma tej analizy. Więc podejmujemy uchwałę z ciemno. Przepraszam pani radny, dziękuję za podpowiedź, jeśli mogę. Jeśli mogę, pozwolę sobie skończyć. I kolejna sprawa. Po komisjach miałem telefony z Śmielowa. Czy upewniliście się, że to jest aktualne, ponieważ było ogłoszenie o sprzedaży tej działki? Więc czy my robimy z tego, że mamy ten czas zaległy i tu pani burmistrz to w tym momencie wprowadza, jak gdyby pod obrady, czy faktycznie tak jest. Poza tym wydaje mi się, że w tak ważnej sprawie, gdzie w środku Śmielowa robimy działkę, czyli inaczej strefę przemysłową, czy usługi uciążliwe, to czy nie powinni być zaproszeni przynajmniej na komisję i również ten właściciel, i sąsiedzi bezpośrednio, czy nawet trochę w szerszym tym informacja. Wczoraj na komisjach mówiliśmy, że należy to odłożyć, poinformować i jeszcze raz podejść do tego. Jeżeli państwo chcą dzisiaj głosować, ja nie mam nic przeciwko temu, tylko chciałbym naprawdę wiedzieć, jak to faktycznie jest. Powiem tak, 19 byłem u sąsiada, nie będę mówił nazwiska, poważnego biznesmena, ambasadora Śmielowa, województwa, w świecie. Jest chory człowiek, nie mogłem się skontaktować, żeby po prostu chodziło mi o informacje. Bo jeżeli my teraz przyjmiemy, państwo słyszeli, sama analiza 18-20 tysięcy, potem kto winien? Radni. No taka rada, tak podjęła taką decyzję, a my złożyliśmy wniosek, żeby zrobić plan dla całego Śmielowa, on będzie robiony w najbliższym czasie. Więc czy to faktycznie jest kwestia, zresztą pani burmistrz powiedziała, czemu służy ta decyzja, którą mamy podjąć, ale czy warto gdzieś tyle pieniędzy wydać i nie wiemy, czy to faktycznie jest słuszne. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu Jerzemu Sykale. Proszę pana kierownika Polskiego. Dziękuję pani przewodnicząca. Jeśli chodzi o tą analizę, o której pan wspomniał radny, dotyczącą uzasadnienia tej uchwały, nie jest to ten raport, to nie powołujemy się na ten raport o aktualności wszystkich planów miejscowych, które Śmiel posiada, tylko do każdej takiej uchwały, która idzie do Urzędu Wojewódzkiego, jest dokonywana analiza zasadności przystąpienia do opracowania takiego planu. Jest to taki dokument czysto techniczny, związany, biegły urbanista, który powiedzmy przygotowuje taki projekt uchwały, sprawdza, czy taka zmiana w przyszłości mogłaby być możliwa i to się dołącza później do dokumentów, które się przesyła do Urzędu Wojewódzkiego. Także ta analiza, której tutaj jest w uzasadnieniu uchwały, to nie jest ta analiza główna, którą obowiązek ma Rada przeprowadzić w ciągu swojej kadencji. Bo to będzie grubszy raport całościowy, rzeczywiście obejmujący obszar wszystkich planów miejscowych oraz studium, które Ciemer posiada. Natomiast co do pozostałej części tutaj wypowiedzi, nie doszły do mnie przez cały ten czas, który tutaj jestem, od momentu podejmowania w zeszłym roku tych uchwał intencyjnych w sprawie przystąpienia do opracowania tego planu Śmielowa, informacji o tym, żeby te osoby wycofały się ze swojego zamierzenia inwestycyjnego. Wniosek był złożony i ja formalnie powiedzmy jestem, znaczy pani burmistrz, bo wniosek był złożony do pani burmistrz formalnie była z tym wnioskiem związana.
Ten wniosek o zmianę tego planu nie został wycofany, stąd też przygotowanie takiego właśnie projektu uchwały na sesję. Akurat no, trwało to troszkę w czasie, aczkolwiek no, jest to dokument skomplikowany, wymagało to po prostu czasu, stąd akurat wypadło, że na tę sesję, a nie na inną. Aczkolwiek decyzja rzeczywiście należy do Państwa radnych. My taki obowiązek mieliśmy, wniosek nie został formalnie wycofany z urzędu. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Proszę pana radny Józef Nowak. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, pani radny Sykała, jeśli chodzi, niech pan nie, ja tylko uwagę panu zwrócę. Jeśli chodzi o sprzedaż działki, to tylko działka, która zamieszkują, bo oni mają drugie mieszkanie na tej działce, co będzie przedsiębiorstwo. To jest taka sprawa. Pan, który to o to się upominał, do mnie się zwracał, żeby poprzeć. A pan mówi, że bo pan wszystko neguje, żadnego rozwoju w gminie, żeby nie było. Tylko potem przychodzimy po pieniądze, żeby coś robić, tylko z czego robić. Musi być przedsiębiorstwo, żeby była praca, żeby były podatki, żeby był rozwój. Jak pan chce skansen robić, proszę bardzo, dziękuję. Bardzo proszę. Proszę, pan Jerzy Sykała, radny. Panie radny, nie potrzeba złośliwości. Dziękuję za wyjaśnienie, ale mnie tylko chodzi o to, żebyśmy podjęli słuszną decyzję. I sprawa tutaj do pana Dawida. Panie Dawidzie, jeżeli był ten biegły i on ma tą analizę w wojewodzie przedstawić, dlaczego my jako radni tego nie możemy zobaczyć? Dziękuję. Bardzo proszę pana kierownika. Znaczy się tak, jest to po prostu dokument planistyczny, krótki, w którym biegły przeanalizował zapisy studium i na podstawie tych zapisów stwierdził, że formalnie taka zmiana może nastąpić. Oczywiście, jeśli państwo radni sobie życzą, za chwilkę tę analizę państwu dostarczę, aczkolwiek z nic więcej nie wynika. To jest tylko dokument formalny, który nawet nie jest załącznikiem do uchwały tak naprawdę o zmianie, czy tam o przystąpieniu do sporządzenia tego planu. Dziękuję panu kierownikowi. Proszę pana przewodniczący radny. Ja chciałem tylko spytać, taka kwestia formalna. Uproszczeniu mówiąc, czy ten projekt, który ma być dzisiaj przegłosowany, to ma dać odpowiedź, czy na tej działce będzie mogła być prowadzona ta działalność? Czy tylko to jest właśnie zasadnicza sprawa? Tak, tylko powiem. Tak, ponieważ zmiana planu miejscowego w tym miejscu, właśnie na tym obszarze w sposób formalny umożliwi prowadzenie, rozpoczęcie tej działalności, ale nie gwarantuje tego, że ta działalność tam będzie rozpoczęta. Otóż w międzyczasie będą uzgodnienia, będzie plan wyłożony, będą informacje o tym wyłożeniu. I oczywiście sąsiedzi wszyscy zostaną poinformowani w sposób sformalizowany. Zobaczymy, czy nie będzie tam żadnych protestów mieszkańców okolicznych. To też ma wpływ na późniejsze ukształtowanie. Najpewniej tutaj zarówno regionalny dyrektor ochrony środowiska będzie się wypowiadał co do tej zmiany. Będzie opracowanie środowiskowe musiało być zrobione związane z tym, iż zmiana tego planu powiedzmy w tym miejscu pogorszy warunki środowiskowe. Także to nie wcale w pewien sposób umożliwi prowadzenie pod względem przyszłości tej stacji demontażu pod względem formalnym, jednak nie zagwarantuje, nie da pewności, że ta stacja zostanie tam otwarta. Bo to będzie zależało jeszcze od wielu czynników późniejszych. Dziękuję panu kierownikowi. Proszę jeszcze pan Ramon. Czyli tak reasumując, jaki koszt poniesie gmina w związku z tym raportem i jak duże są szanse, że jednak będzie on pozytywny? Bo ja oczywiście, jak znacie mnie, no to jestem za tym, żeby pomagać tym przedsiębiorcom jak najbardziej i ściągać ich w jak największej ilości, ale jaki koszt poniesiemy? Znaczy się tak, z rozeznania, które zrobiliśmy w trakcie działań operacyjnych w referacie, wynika, iż mamy tam powiedzmy pewną ofertę na zmianę względem jednej nieruchomości, to jest to koszt około 18 do nawet 30 tysięcy złotych w zależności od biura planistycznego, które się powiedzmy podejmowałoby tego działania.
No tutaj nie wiem, ponieważ dzisiaj głosujemy nad dwoma projektami tych uchwał, być może można byłoby to zrobić w ramach jednego opracowania, wtedy koszt mógłby być niższy, no to powiedzmy jest jeszcze kwestią związaną, to jest jeszcze kwestia do ustalenia. To jest jeszcze właśnie ta kwestia do ustalenia. Także na dzień dzisiejszy całkowitych kosztów jeszcze nie znamy, natomiast rzeczywiście trzeba się liczyć, iż są to tysiące złotych. Natomiast może pan przypomnieć mi drugą część pytania? Jaka jest szansa powodzenia, że będzie na plus? A tego to naprawdę nikt nie wie. Bardzo dziękuję panu Dawidowi. Jeszcze pan radny Sykala, proszę. Ja chciałem tylko dopytać, panie Dawidzie, kiedy pan poinformuje, czy już, bo jak podejmę decyzję, zanim ktoś podejmie pracę i zapłaci mu się te pieniądze, będą sąsiedzi wiedzieć i ewentualnie będą zgłaszać no, swoje uwagi, protesty, czy dopiero będzie to, jak już będzie gotowe, zapłacone, no i wtedy to musztarda powiedzi. Dziękuję bardzo. Pieniądze zostaną wydane. Panie radny, już odpowiadam na to pytanie. Po podjęciu przez państwa radnych w dzisiejszym dniu uchwały, ja w sposób formalny muszę zawiadomić już teraz, w przyszłym tygodniu, zarówno RDOŚ, Urząd Wojewódzki, wszystkie inne instytucje, w tym sąsiadów, oraz podać do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia tego planu. Już na tym etapie, przed nawet wybraniem firmy, która mogłaby podjąć się tych prac projektowych. Dziękuję bardzo panu Dawidowi. Proszę. Chciałem tylko zwrócić uwagę państwu radnym o jednej istotnej sprawie. Tuż za granicą tej działki znajduje się fabryka AS, którą prywatny przedsiębiorca zrobił po prostu wizytówkę naszego Ćmielowa. Tam przyjeżdżają wycieczki z całej Polski, a my, wy radni, jesteście za tym, żeby mu za potem zrobić złomowisko. To będzie atrakcja? Trochę trzeba... Apeluję do waszego rozsądku, zastanowić się nad tym. Poza tym, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że proszę sprawdzić, kto jest właścicielem tej działki, czyli wnioskodawca, który składał na tego, czy w międzyczasie działka zmieniła właściciela. Bo mieszkańcy mi zgłaszają, że działka zmieniła właściciela. Jest przepisana na córkę prawdopodobnie. Córka nie składała nic. Czy jeszcze są jakieś pytania? Przepraszam, nie widzę. Proszę, pan radny Kratmałek. Tu jest. Proszę państwa, ja przychyliłem się pozytywnie wczoraj do tej zaopiniowania tej uchwały, chociaż to robię nie z przekonaniem, dlatego że ja tu poruszałem sprawę parku kulturowego, może tak dobitnie przekonała mnie pani burmistrz, bo powiedziała, że to nie będzie w granicach tego parku, chociaż no, mam obawy, czy akurat będziemy mogli wyłączyć ten teren z parku kulturowego. Tylko ta sprawa, jak państwo radni wiedzą, ciągnie się już w tą całą kadencję, a nawet chyba dwa lata wcześniej. Wielokrotnie spotykaliśmy się z tymi właścicielami tej działki. Pozytywnie widziałem nastawienie rady co do tej działalności. Podjęliśmy uchwałę intencyjną, jeśli pamiętam, nie pamiętam daty, ale podjęliśmy taką intencyjną uchwałę, że przychylamy się do ich prośby i pozytywnie odpowiadaliśmy na ich argumenty, które oni przedstawiali. I cóż, no, to jest sprawa zagmatwana, bo tutaj pewnie pewne sprawy już były, że gdy dzisiaj ta uchwała by przeszła, gmina wystąpi oczywiście do wszystkich tych instytucji, plus sąsiadów i tak dalej. Zobaczymy, jakie będzie opinia jeszcze środowiskowa, czy zezwoli na taką działalność. No i oczywiście mieszkańcy, którzy tam mieszkają, tu słyszę film Muzeum Porcelany, też jest sąsiadem, będzie miało prawo się wypowiedzieć.
ale ja będę konsekwentny po prostu za uchwałą intencyjną, chociaż mówię, nie jestem przekonany do końca, że dobrze robię, bo mam obawy, że się te wszystkie warunki były spełnione, a na koniec wejdzie park kulturowy, to także to zablokuje tą działalność i być może wtedy będą pieniądze wydane na darmo. Nie wiem tego dzisiaj, ale to już trwa tyle lat, że jeśli ta uchwała już przyszła do nas, no to ja uważam, że już nie możemy jeszcze ileś lat ją odwlekać. Dziękuję. Dziękuję panu Piotrowi Nowakowi. Panie Piotrze, to nie jest intencyjna uchwała. Była intencyjna, tak. Proszę bardzo, pan radny Jacek Bryła. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, tak jak tu Piotr powiedział, to jest sprawa zagmatwana i odczucia takie no, społeczne są różne. Z tego względu, że ci państwo tak naprawdę prowadzą działalność i mają z czego żyć. A to, co tutaj wspomniał pan, no jakby nie patrzeć, to jest to zakład o sporej uciążliwości. To jest hałas, to są kwasy, może być skażenie środowiska i tak dalej. Działka jest mała, takie stacje demontażu pojazdu czy po tartaku w Ostrowcu to są duże przestrzenie. I jak się tam zajedzie, to naprawdę, wierzcie państwo, to jest jedno wielkie cmentarzysko. I myślę, że tutaj w sumieniach po prostu ci ludzie mają z czego żyć. Ja osobiście będę głosował przeciwko, bo uważam, że to psuje obraz Ćmielowa. Bardzo dziękuję panu radnemu Jackowi Bryle. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Na wspólny, a to czytałam. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Jest jedna, że uchwała została niepodjęta. Ogłaszam 20 minut przerwy.
minęło 20 minut. Ustawiamy przerwę. Kolejny punkt posiedzenia sesji jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa w gminie Ćmielów o przerwę. Bardzo proszę pana kierownika, pana Dawida Grabowskiego o omówienie projektu uchwały. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni radni, panie burmistrzu. Otóż również jak przy poprzedniej sytuacji, tutaj tylko że w tej sprawie sytuacja wygląda zgodnie. Tutaj ta działalność przemysłowa, gospodarcza jest już prowadzona i sprawa wynikła w ostatnim czasie. Do tutejszego urzędu zwrócili się ci przedsiębiorcy prowadzący tamtą działalność, ponieważ wystąpili z wnioskiem do starosty ostrowieckiego o rozszerzenie swojej działalności gospodarczej. Starosta z kolei poprosił o informacje z planów miejscowych. Jak się okazało, przeznaczenie tych terenów, na których stoi fabryka przetwarzająca odpady, ma przeznaczenie usługowe, co w ocenie starosty uniemożliwia prowadzenie takiej działalności. Oni mają pozwolenie środowiskowe ważne jeszcze jakiś czas. I żeby mogli prowadzić dalej tą swoją działalność przemysłową, gospodarczą, która jest prowadzona obecnie, musi być ten plan zmieniony i to musi być zmieniony jak najszybciej na tereny z usługowych na przemysłowe, ponieważ tylko takie przeznaczenie zapobiegnie likwidacji zakładu pracy i zwolnieniu oczywiście pracowników. Natomiast są to tereny znajdujące się przyległe do ronda po stronie wschodniej Ćmielowa. Są to tereny, tam są, w okolicy są tereny przemysłowe. Ten niestety z niewiadomych mi przyczyn w 2018 roku zamiast zostać terenami przemysłowymi zostały uchwalone jako tereny usługowe, co rzeczywiście zblokowało tej fabryce, tej firmie prowadzenie swojej dalszej działalności do czasu aktualnych pozwoleń środowiskowych. Z tego co mi wiadomo, tą informację przekazali mi właśnie ci państwo przedsiębiorcy, prowadzenie mają jeszcze zezwolenie środowiskowe do końca tego roku, więc jak najszybciej tutaj należałoby ten plan im dostosować do aktualnych wymogów, które muszą mieć spełnione. To wszystko, tak? A jeszcze jeśli w takiej kwestii formalnej, otóż mamy tutaj zaznaczony w tytule uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa 2 w gminie Ćmielów obszar D. W związku z powyższym, że tamta uchwała nie została przegłosowana, ja miałbym taki wniosek, aby w tym miejscu zamiast litery B wprowadzić literę A, ponieważ będzie to powiedzmy pierwszy obszar i do którego byśmy powiedzmy zmieniali ten plan, jeżeli by państwo radni wyrazili w tej kwestii zgodę. Po prostu zmienić tytuł uchwały co do kolejności numeracji tych obszarów. Panie Dawidzie, ale jest porządek obrad już przegłosowany. Moim zdaniem, że pani na nas nawet się konsultuje, że to nic się nie dzieje z B do B. Rozumiem, może sobie wziąć D na przykład. Rozumiem, dobrze, oczywiście. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2022 roku komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Kolejny punkt posiedzenia obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 0272T na odcinku od kilometra 0 plus 658 do kilometra 0 plus 935 w miejscowości Przełuszy. Bardzo proszę pana skarbnika o omówienie projektu uchwały. W konsekwencji, Wysoka Rado, pani przewodnicząca,
szanowni goście. To ta uchwała jest konsekwencją takiej pozytywnej opinii Rady na sesji w miesiącu marcu. Tam akurat padła właśnie taka decyzja o tym, aby partycypować w kosztach wykonania tego odcinka drogi powiatowej. No i za tym przyszło to, aby dziś podjąć już ostateczną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej. Pomoc ta będzie wynosiła 200 500 zł. Jest to 50% tego wkładu, który na wykonanie odcinka drogi ma ponieść powiat. Pozostałe koszty, łącznie z kosztami wykonania dokumentacji projektowej, są po stronie powiatu. Bardzo dziękuję panu skarbnikowi Jarosławowi Nowakowi. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2022 roku komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, pytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Sykała. Pani przewodnicząca, ja mam pytanie do pani mecenas. Czy uchwała będzie obowiązująca, jeżeli nie mamy w tej chwili środków w budżecie i nieskazane jest źródło? Dalsza moja wypowiedź będzie po odpowiedzi. Dziękuję. Czy dojdzie do tej realizacji, tak? To już jest jakby inna kwestia. Czy będzie źródło finansowania, tak? To myślę, że właśnie tutaj pan skarbnik już powinien się bardziej wypowiedzieć, bo jeśli chodzi o kwestie takie prawne, to uchwałę podejmuje Rada, tak? I jeśli Rada wyraża tutaj wolę takiego przedsięwzięcia, to później to jakby kolejnym etapem jest już realizacja tego, tak? Czyli finansowanie. Bardzo proszę pana skarbnika. Znaczy w tej uchwale wskazano źródło jako dochody własne gminy. Niezależnie od tego, drodzy państwo, dalsze uchwały, które będą dotyczyły zmian w budżecie, będą określały zmianę przeznaczenia środków, które dotychczas w budżecie miały miejsce, żeby pokryć finansowo to zadanie. Niezależnie od tego, ta uchwała praktycznie otwiera drogę dopiero do porozumienia, które będzie zawierane pomiędzy gminą Chmielów a powiatem ostrowieckim, czyli praktycznie to jest taki element niezbędny do tego, aby takiej pomocy w taki praktyczny sposób udzielić, no bo też podejmowaliśmy wiele takich uchwał, no, które później nie weszły do realizacji, no, nawet z tego tytułu, że na przykład postępowanie przetargowe spowodowało no, całkowicie inne realia finansowe. W tym momencie mamy wolę, przeznaczamy konkretnie tą kwotę 200 500 zł, no i akurat będziemy z powiatem robić wspólnie, wykonywać wspólnie tą inwestycję, jeżeli będzie oczywiście to w dniu dzisiejszym wolą Rady. Bardzo dziękuję panu skarbnikowi. Proszę pan radny Sokoła. Dziękuję za wyjaśnienie, tylko jestem w takiej sytuacji, drodzy państwo, że głosujemy najpierw punkt, czy robimy drogę w przełożeniu. Nie jestem przeciwko tej drodze. Ja powiedziałem na komisjach, że jestem za każdą inwestycją, tylko zobaczcie państwo, przesunięto punkty, najpierw jakby te pieniądze wskazano, czyli zmiany budżetowe, to byśmy wiedzieli skąd, co i jak. A to będzie za chwilę. Ja głosuję za tą drogą, jednocześnie głosuję, żeby zdjąć z Rudy Kościelnej. Tak mnie ustawiono właśnie w tym. I o to tylko prosiłem.
Nie padło jednak to nic w tym kierunku, więc co ja mam teraz zrobić? To jest raz, bo mam odniesienie do drugiego punktu, tych zmian, co zrobiono i jak nieładnie, ale w tym momencie mam podjąć decyzję i jednocześnie już wskazuje się na to, że wyrażam zgodę, żeby zabrać z rudy. Gdyby było w normalnym trybie i tak składaliśmy kiedyś wniosek od radnych, panie skarbniku, że wcześniej komisja, czy to budżetowa, czy komisja rozwoju, ona na spokojnie to analizuje i wskazuje źródło, na przykład nie zwiększanie wydatków w zatrudnianiu, a zmniejszanie. Ale zabierać z inwestycji na inwestycje, no to jest najłatwiej. Tylko dlaczego? Właśnie chcę powiedzieć, tutaj pokazując, w tym roku już oddane 1300 metrów w gminie Bodzechów drogi. W Rudzie zamyka się w maju, 7 miesięcy przed nami, zamyka się, że nie zostanie projekt nawet zrobiony. Panie Jurku, Bodzechów, ja nie rozumiem. Dobrze pan mówi, Bodzechów? Tak. Ale to daję tylko jako przykład. Tylko jest jedna rzecz, że mamy dopiero maj. Z jednej strony już maj, a jeszcze niewyłoniony jest w przetargu wykonawca projektu. Ale wskazuje się, że on już nie zrobi w tym roku, w przyszłym roku się zapłaci i zabiera się te pieniążki. No trochę to nie jest tak, bo ja to pokazuję po to, że gdzie się robią, tylko u nas się nie robi. I 7 miesięcy, myślę, że jeszcze można by było wykorzystać całe te 200 tysięcy, które przyjęliśmy w budżecie, gdybyśmy ich nie przyjęli. A myśmy je przyjęli, ale teraz mówimy nie, to już ruda nieważna. I dziwicie się, że ktoś powie, ja, mieszkańcy, że to jest kara, bo nie chcieli kopalni. No ale jak to inaczej rozumieć? Dziękuję. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję panu radnemu Jerzemu Sykale. Pani burmistrza, proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja się tak przyglądam naprawdę od wczoraj, patrząc na ten Facebook. I wiecie Państwo, taka nasuwa mi się jedna myśl, propozycja dla pana radnego. Żeby rozmawiać, bo ku temu służyła ta komisja przedwczoraj, merytorycznie z radnymi, z burmistrzem, ze skarbnikiem, a nie opluwać nas wszystkich w internecie i jakieś jeszcze podteksty stosować. To są naprawdę nieeleganckie zabiegi, a ja wytłumaczę Państwu merytorycznie, nie politycznie, dlaczego takie działanie podjął pan skarbnik, zdejmując z tegoż zadania drogi w Rudzie Kościelnej, gdzie były zarezerwowane środki w całości tutaj z budżetu, gdzie, drodzy Państwo, żadnej drogi nie robimy dotychczas z własnego budżetu. Pani przewodnicząca czeka na drogę Glinka, Jastku. Pan Bonarek czeka na drogę Marianów-Kaliszany. Od początku mojej kadencji i ustawili się w kolejce i czekają cierpliwie, mówiąc, kiedy pani burmistrz. Więc mam tą szczęśliwą informację, ponieważ pan radny Sykała powiedział, że wszędzie się dzieje, tylko u nas się nie dzieje. Ja przypomnę, jak wspaniała inwestycja robiona przez powiat wczesnej bodajże kadencji jest doprowadzająca od miasta Ćmielowa droga przez las ciągnąca się 10 km do Rudy Kościelnej. To była naprawdę duża inwestycja, więc nie możemy mówić, że nic się nie działo, że jest tak źle. Tutaj od 20 lat poruszany jest też drugi aspekt drogi powiatowej, gdzie drożność faktycznie powinna być poszerzony pas jezdni. Nikt wcześniej do tej pory nie pochylił się nad tym tematem, jak my, jako burmistrz, jako rada. Więc, Szanowni Państwo, przedstawia się to w taki sposób, że te drogi, ponieważ padł zarzut, że nic się nie robi w gminie Ćmielów, ja odpowiem Państwu. Informację z wczoraj z godziny 19. Gmina Ćmielów otrzymała wsparcie finansowe w ramach Polskiego Ładu, w ramach programu rządu polskiego na 10 dróg, gdzie mamy przygotowane gotowe projekty, gdzie przez wcześniejszy czasookres projektanci zaprojektowali, mamy zezwolenia na budowę, na przebudowę i te 10 dróg w ramach tego wniosku zostało rozpatrzonych pozytywnie na łączną kwotę ponad 5 milionów.
Także w kolejce czekając, to jest te 10 dróg, które były zgłaszane dużo, dużo wcześniej, a których z pewnych względów, bo jak wiecie, Fundusz Usuwania Klęsk Żywiołowych został zmieniony. Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych dopiero niedawno funkcjonuje. Wobec tego miło mi jest powiedzieć, że te inwestycje pod warunkiem jeszcze ukształtowania się korzystnych cen, oczywiście w przetargowych, ale też ten kosztorys, że tak powiem, uwzględniliśmy z tymi wyższymi cenami. Więc droga w Rudzie Kościelnej, droga wewnętrzna, po spotkaniu się pana tutaj projektanta, gdzie pani kierownik Alicja Moskalewicz pilotuje tą sprawę, pan projektant powiedział, że wymagana będzie tutaj decyzja wodnoprawna, ponieważ istnieje zagrożenie realnego zalewania tejże drogi po jej wykonaniu. I takie postępowanie, drodzy państwo, generuje nam czas, który niestety nie jest zależny od budżetu, od gminy, od radnych, od burmistrza, tylko jest to postępowanie prowadzone w ramach postępowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wód Polskich. Wobec tego wiemy, jak długa jest to procedura, prawda? Jak wniosek, który wpłynął od nas, od inwestora na temat kopalni, ktoś powie długi czasookres, a ja mówię, że bardzo krótki, bo sprężyliśmy się i 8 miesięcy, 9 wydaliśmy tą decyzję. Natomiast tutaj, w tym roku, w ramach tych uwarunkowań przez projektanta wypowiedzianych, że będzie to wymóg po prostu uzyskania dodatkowych dokumentów źródłowych, zezwoleń na budowę, jest potrzebny czasookres do końca roku na wykonanie. I w związku z tym to będziemy czynić i czynimy, tak jak i most na Stokach, gdzie pan radny na komisji powiedział, że nic się nie dzieje. Po raz pierwszy w historii budżetu gminy Ćmielów jest zapisane wykonanie projektu mostu w Stokach. 78 tysięcy, projektant, podpisana umowa do końca listopada. Miejmy nadzieję, że się wywiąże. Pani kierownik, jako też również inżynier w zakresie budowy mostów, jest specjalistką w tym zakresie. Różne są problemy, tak jak powiedziałam pani radny i zwracam się do pani kierownik, proszę o przekazanie panu radnemu całej dokumentacji źródłowej właśnie z tego postępowania, z tych pism, które tutaj z projektantem cały czas są wymieniane. Pani kierownik chyba z 15 pytań zadała panu projektantowi, bo chcemy, żeby to było zrobione dobrze. Wobec tego bardzo proszę o przekazanie tej dokumentacji kserokopii potwierdzonej do pana radnego, żebym nie miał żadnych wątpliwości, że to są jakieś akty zemsty, nie wiem do czego właściwie, tak naprawdę, bo zamiast cieszyć się sukcesem i mówić, że burmistrz jest z ludźmi, to się ugrywa politykę w drugą stronę. To jest mało eleganckie i opluwa się nas wszystkich, tak jak wczoraj w internecie. I jeszcze słowa niecenzuralne przez pana radnego, też użyte. No, sam pan radny może sobie odpowiedzieć, jak to, jak odbierają to niektóre osoby, które obserwują, nie lajkują. Ale nie, ja mówię, nie zajmuję się polityką, merytoryką, więc te pieniążki i tak 200 tysięcy by nam leżały w budżecie. Natomiast tutaj przez chyba, nie wiem, 30 lat mieszkańcy Przełuszyna oczekują, bo jako radna powiatowa też rozmawiałam z nimi, nie mają chodnika i zalewana jest bez przerwy ta droga, która jest, nie mają chodnika przez główną swoją miejscowość, przy drodze powiatowej. 30 lat ludzie czekają. Gdzie myślałam, zostając burmistrzem, dobrze, zrobimy świetlicę w tym obiekcie zabytkowym. Okazuje się, obiekt jest własnością prywatną, nie możemy mieszkańcom urządzić miejsca do integracji. Druga kwestia, tutaj projekty wodno-kanalizacyjne w dzisiejszych realiach, wnioskowania o środki unijne. Można tylko wnioskować o kanalizację, bo wodę już wszyscy mają, a jak już to w pakiecie. Chcąc w pakiecie, okazuje się, że projektant powiedział, że nie ma naturalnego spadku terenu i odpowiedniego cieku wodnego, gdzie te czyste już wody przefiltrowane mogłyby być wprowadzane. Wobec tego, co dla mieszkańców Przełuszyna, co oni mają powiedzieć w tym wszystkim, kiedy są na samym końcu, po tej części wschodniej, przepraszam, południowej, tak, po tej części południowej, kiedy oczekują tak niewiele tego chodnika, który będzie służył wszystkim tak naprawdę.
Dlatego stąd takie przekierowanie pana skarbnika tychże środków, że skoro pojawiła się taka inicjatywa, ja jestem za. Za każdą inicjatywą. Na komisji zostało to, drodzy państwo, przegłosowane. Czy pan radny Maruszczak, czy pan Michał Szczęsny również się opowiedzieli za tym, żeby te środki przekierować na Przełuszyn. Wobec tego dla mnie każdy mieszkaniec tak naprawdę, czy z wschodu, zachodu, czy z północy, czy za lasem, jest naprawdę pełnowartościowym mieszkańcem, gdzie staram się równo traktować. Ja patrzę na wszystko globalnie i jest ten duży stopień trudności. Natomiast to państwa radnych proszę o podjęcie tych decyzji zgodnych ze swoim sumieniem, bo pewnie decyzje są trudne tutaj, bo i czas jest szczególny i pieniążków nie ma na bieżące funkcjonowanie, dlatego że nie ma wpływów do budżetu i z tymi realiami mierzy się każdy samorząd. Ja 31 maja mówiłam tutaj państwu radnym, jadę na konwencję do Buzka, gdzie samorządy będą występować do rządu polskiego ze wspólnym stanowiskiem, bo państwo drodzy, dopłacamy do oświaty i to niemałe pieniążki. Dopłacamy do OPS-u. Rząd daje pieniążki, rząd posiłkuje się różnymi fajnymi programami na inwestycje. Natomiast te wpływy do budżetu, ulgi stosowane dla mieszkańców, tak naprawdę godzą w nas, w samorząd i w każdego mieszkańca. Dobrze, że są, ale chcemy takiej rekompensaty dla nas, samorządów, żebyśmy mogli utrzymać się na powierzchni, szanowni państwo. Bo w tej chwili to taka sytuacja jest, że patrzymy, gdzie zabrać, żeby tu dodać. I z takimi na przyszłość właśnie aspektami będziemy się mierzyć, drodzy państwo, bo potrzeb jest wiele i zapisów w budżecie jest wiele. Tylko skąd wziąć pieniędzy? Ale chcę powrócić też do tych właśnie dróg 10, gdzie ponad 5 milionów pozyskane. Na rewitalizację 5 milionów w tym roku pozyskane. Dom Kultury, termomodernizacja. Kolejny wniosek, który składałam na 3 200 000, proszę państwa, też informacja z wczoraj. Otrzymamy te środki. Więc szanowni państwo, 13,5 miliona trafi w tym roku do gminy Ćmielów w ramach pozyskanych środków na inwestycje. Budżet to jest rzędu, uśredniając, gminy Ćmielów na cały rok 32 miliony. Więc zobaczcie państwo, jakie źródła finansowania zewnętrznego idzie do nas po to, żebyśmy mogli wypełnić te wszystkie oczekiwania po tak trudnym czasie, czasie pandemii, gdzie było wszystko wstrzymane, gdzie była niepewność. Ale w dzisiejszych realiach mierzymy się właśnie z wzrostem cen. Pani dyrektor również złożyła do skarbnika o 23 tysiące na zabezpieczenie środków na zapłatę rachunków za gaz. Także ta termomodernizacja jest po prostu działaniem koniecznym. I jeszcze dodatkowo zapisaliśmy tam punkty co do remontu pomieszczeń w Domu Kultury jako centralny ośrodek kultury dla wszystkich mieszkańców i dla młodzieży i dla dzieciaków, który od wielu lat tak naprawdę straszy w centrum rynku. Więc tyle pieniążków popłynie, drodzy państwo. Więc ja się posiłkuję, zresztą taka jest rola państwa radnych, radzić burmistrzowi w danej sytuacji. I takich porad oczekuję, bo idzie trudny czas. A my choćbyśmy się tu zakrzyczeli, po prostu, to budżet nie jest z gumy. Musimy pamiętać, że są określone środki finansowe. A dziś poddałam tu państwu pod głosowanie. Państwo radni decydują, w którym kierunku burmistrz jako organ władzy wykonawczej ma podjąć kolejne kroki działań. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani burmistrz. Cieszymy się z tego dialogu, między innymi ja też. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę pan radny Sykala. Chcę się odnieść do wypowiedzi pani burmistrz. Wypowiedź mnie nie przekonała, bo dużo gadania, konkretów niewiele. Drodzy państwo, chciałbym powiedzieć taką rzecz, że jest to za tą inwestycją, tylko w jakim świetle się mnie stawia. Jeszcze raz powiem, nie szukano pieniędzy, tylko po prostu, no najprościej, w ostatniej chwili na komisję wstawiono, to zabieramy. Złe posunięcie pana skarbnika, powiedzmy, nie pani burmistrz. I tylko na marginesie odniosę się do wycieczki, do mojej osoby. Pani burmistrz, ja nie mówię, chociaż z moich pieniędzy pani kilkakrotnie w ciągu tygodnia jedzie i wypowiada się do społeczności poprzez media i również za środki podatników i moje także. A ja mam Facebook i tak ustaliliśmy z mieszkańcami, że będziemy się komunikować, czy obrażanie, to dla mnie to fakty, nie obrażanie. Jakby one nie wyglądały. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu Sikale. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę pan radny sam. Ja tak krótko się chciałem powiedzieć odnośnie dyskusji, która się tutaj toczy. Nie chcę tutaj też wchodzić w rozstrzyganie, kto ma rację, kto nie, bo rozumiem radnych, że no każdy do swojego okręgu chce jak najwięcej, jak najszybciej. Te sprzeczki między nimi na pewno będą, która inwestycja będzie priorytetowa. No ale tu się wałkuje jeden i ten sam problem, że tych środków jest mało, a trzeba je wydać, się szuka oszczędności i przesunąć. Ale już kiedyś komunikowałem, że no trzeba by się zastanowić, jak te środki zacząć generować do budżetu, żeby takich problemów było jak najmniej. Wiadomo, że im więcej będzie środków, też będą jakieś tam sprzeczki, która inwestycja będzie robiona. Bardzo dobrze, że są te środki pozyskiwane też z zewnątrz, czy to z programów rządowych, czy unijnych, no ale pamiętajmy też, że jeszcze więcej byśmy mogli tych środków pozyskiwać, jakbyśmy mieli wkład własny, a żeby był wkład własny, to nasza gospodarka musi te środki jakoś generować, więc ja tutaj chciałem jeszcze raz przypomnieć, żeby Rada też pochyliła się nad tym problemem, jak zaktywizować tą naszą gospodarkę. Tutaj na komisji, zdaje się, w środę był poruszony temat przedsiębiorców, którzy są na terenie naszej gminy w sferze nowych technologii, tam chyba burmistrz się wypowiadał na ten temat, o ile mnie pamięć nie myli. I myślę, że tą drogą warto iść i to rozwijać, zbierać, tylko no, trzeba myśleć, jak to jeszcze bardziej pobudzić tą gospodarkę do działania. Im więcej będziemy mieć środków na te wkłady własne, to chyba się nie mylę, panie kierowniku, tak? Im więcej będzie tych środków, tym więcej będziemy mogli tych inwestycji też pozyskiwać z zewnątrz. Także no, tutaj się mówi, nie wypowiadam się za żadną stronę, jestem neutralny, ale proszę mieć to na uwadze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytanie? Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja odniosę się, bo to właśnie Radio Rekord zaprosiło mnie na rozmowę o kopalni oczywiście. I w związku z tym ciąg dalszy. Nie ma radości, że nie złożono po prostu odwołania, tylko jest znowu ukrywana polityka. Więc jak mnie zapraszają do Radia Rekord, trudno mi odmówić, bo bym potem była oskarżona po prostu, że nie chciałam udzielić wywiadu. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że wszelkie kanały informacyjne, a Radio Rekord ma największą słuchalność w naszej gminie. Przekazujemy informacje, co się dzieje w gminie dla mieszkańców. Natomiast właśnie w kwestii tej przedsiębiorczości, to chcę Państwu radnym podziękować, bo rzeczywiście ad hoc dzisiaj na obrady sesji pojawiła się uchwała przegłosowana odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Ćmielowie, gdzie rzeczywiście przedsiębiorcy, prowadząc tak innowacyjną działalność, co prawda gospodarkę odpadami, utylizację, uciążliwą dla środowiska, a jednak możliwą. W związku z tym wygasa ta decyzja, pozwolenie na prowadzenie tej działalności. Państwo radni podjęli rękawice. Zmiana planu zagospodarowania nastąpi. Wobec tego bardzo się cieszę, bo będziemy mogli odpisać do starostwa, że sprawa jest w toku, a na tyle jest to ważna tutaj gałąź działalności państwa radnych, bo rozwija tą przedsiębiorczość, zachowując właśnie te miejsca pracy, gdzie szanowni państwo, chcę to powtórzyć, bo państwo sołtysi, jak są, może nie wiedzą, że naprawdę mamy się czym pochwalić, bo w gminie Ćmielów, w mieście Ćmielowie jest prowadzona działalność innowacyjna utylizacji odpadów, gdzie państwo, tutaj przedsiębiorcy, małżeństwo, wynaleźli właśnie z wafelków, z tych złotek, z wafelków, z barszczy ekspresowych utylizację tychże odpadów, tych śmieci i właśnie zagęszczając, stosując tylko im wiadomą technologię, bo nie chcą zdradzić tajemnicy, bo jest to opatentowane, wytwarzają takie płyty wiórowe, gdzie naprawdę mają swoją, one wielką odporność, stosując przy budowach domu. Jest to inwestycja na skalę naprawdę europejską, bo był u mnie pan prezes Izby Gospodarczej z Warszawy, który prosił mnie, aby nadzorować całą tą procedurę, żeby ci przedsiębiorcy mieli możliwość kontynuowania tej działalności, bo niestety no nie chcą powiedzieć, w jaki sposób to wytwarzają, to jest ich tajemnica handlowa, ale fajnie by było, żeby tym się w przyszłości móc pochwalić, że właśnie w naszym Ćmielowie są tacy przedsiębiorcy. Kolejny aspekt, jakie pytania dostałam w Radiu Rekord, szanowni państwo, to a co pani zrobi z farmami fotowoltaicznymi? Trwają postępowania, 3 wnioski wpłynęły, proszę państwa. Jest też blokada, bo jest sprzeciw niektórych mieszkańców, prawda, części północnej.
Tylko pytanie, Szanowni Państwo, jest jedno zawieszone postępowanie. Te procedury już trwają 2 lata. Podałam jako świetny przykład gminę Ożarów, gdzie jak jedziemy do Ożarowa, powstają farmy fotowoltaiczne i powstaje zysk wygenerowany do budżetu gminy na właśnie wkłady własne do inwestycji. Czyli zwiększa sobie gmina Ożarów swoje dochody, żeby po prostu móc w kolejności inwestować. Bardzo fajne działanie, które ja też rozpoczęłam, gdzie rzeczywiście pojawiający się inwestorzy powiedzieli, że chcą skoncentrować tutaj swą uwagę w tych naszych rejonach. I właśnie to, co Pan Przewodniczący Rady Osiedla podniósł. W przyszłości musimy się zmierzyć z tym, że my będziemy naprawdę bardzo chcieli, żeby te farmy powstały, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, bo dylematów jest wiele, a finanse ograniczone, więc trzeba zadbać o te wpływy. Ja kroki poczyniłam. Ciąg dalszy też nie do końca zależny ode mnie jako od burmistrza, bo regionalny dyrektor ochrony środowiska będzie się wypowiadał, ale w gminie Ożarów jest możliwe, a w Ćmielowie chcemy czy nie chcemy? Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 11 głosów, 9 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Wstrzymujący radny Józef Nowak i Dariusz Poruszczak, przeciw Jerzy Scala. Dziękuję. Kolejny punkt obrad, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022 rok. Bardzo proszę Pana Skarbnika o omówienie projektu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zmiany w budżecie, były one związane z tymi wyzwaniami, z tymi zadaniami, które chcemy w najbliższym okresie realizować. Przed chwilą przyjęliśmy takie bardzo ważne zadanie partycypowania w kosztach powiatu. Chodzi o drogę w miejscowości Przełuszyn. Dłuższy czas tam nie było takich zadań, które by były przez budżet gminy dofinansowywane. I bardzo dobrze się stało, że akurat ta kwota 200 500 zł będzie przekazana na ten cel. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące tej uchwały, którą dziś chciałbym pokrótce zaprezentować, po stronie dochodów zostały wprowadzone dwie bardzo ważne kwoty. Jedna z nich dotyczy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tych środków rządowych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 840 tysięcy złotych na odbudowę mostu w miejscowości Brzustowa i wprowadzono do tego budżetu, jednocześnie do załącznika dotyczącego przedsięwzięć wieloletnich, kwotę 280 tysięcy. To są te środki, które w ramach tego funduszu przeznaczono do realizacji na ten rok. Niezależnie od tego, w dniu wczorajszym dostaliśmy informację dotyczącą dofinansowania przez ministra finansów zmian związanych z kartą, zmian związanych z kartą nauczyciela, no, które między innymi powodują zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota 154 240 zł będzie potrzebna i przekazana przez rząd na uporządkowanie spraw dotyczących zwiększenia wynagrodzeń w oświacie. I te dwie kwoty, które wprowadzamy do dzisiejszej uchwały, dotyczą strony dochodowej.
Jeśli chodzi o sprawę wydatków, poza tymi sprawami, o których mówiłem, czyli zmianę załącznika dotyczącego odbudowy mostu w miejscowości Brzustowa o ten wkład zewnętrzny i oprócz tej dotacji celowej dla powiatu na przebudowę drogi w miejscowości Przełuszyn, też zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu programu związanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Czasodzielnia, pozytywna przestrzeń otwarta. Mówiliśmy o tym już, jak przyjmowaliśmy pierwszą z uchwał o tej zmianie, o tej planowanej zmianie. W tym wypadku nie chodzi o to, żeby zabezpieczyć jakiś konkretny wkład własny dodatkowy, tylko o ujęcie w inny sposób środków, które gmina na ten cel przeznacza z formy niefinansowej. Będziemy przedstawiali te wydatki w formie finansowej, czyli w tych paragrafach, które dotyczą wynagrodzeń obsługi między innymi, zakupu energii, zakupu gazu, czy też monitoringu. Część środków będzie wydzielona zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, z wcześniejszymi kalkulacjami, z taką końcową literką paragrafu, cyfrą paragrafu 9, a to oznacza wkład krajowy na wydatki związane z programami Unii Europejskiej. Niezależnie, drodzy Państwo, od tego zostały zwiększone środki w wysokości 10 tysięcy złotych na dotację podmiotową dotyczącą Domu Kultury, chociaż sądzę, że wkrótce będziemy znów musieli przeanalizować dokładnie wydatki i przychody budżetowe, bo dostaliśmy w dniu wczorajszym pismo, też zostałem zobligowany, żeby przedstawić go na tej sesji. Mianowicie chodzi o kolejną prośbę o zwiększenie, tym razem takiego twardego wydatku, nieplanowanego wcześniej, bo on już przekroczył plan dotyczący ogrzewania tego budynku. Chodzi o zapłatę za gaz 20 350 zł. Do tego tematu powrócimy zapewne w czasie szybkiej najbliższej sesji, by zabezpieczyć te środki. No niestety, akurat, drodzy Państwo, będziemy się borykać teraz z takimi problemami coraz częściej, że będziemy musieli z jednego miejsca przekładać te środki na drugie miejsce, bo tutaj ja nie widzę, powiedzmy, potrzeby, żeby się bardzo tłumaczyć, że akurat wziąłem te środki z Ruty Kościelnej, konkretnie tej drogi, bo ja konsultuję to z referatem inwestycyjnym. Jeżeli dostaję informację dotyczącą tego, że te środki w żaden sposób, nawet gdybyśmy mieli dobrą wolę, nie będą wydatkowane w danym roku budżetowym, to dla mnie jest sygnał, żeby te środki w racjonalny sposób wykorzystać w innym zadaniu, to inwestycyjnym, no, które też ma pożytek, jeśli chodzi o sprawy związane z funkcjonowaniem gminy, bo jeśli chodzi nawet, tak jak sobie przypominam, sprawy związane z inwestycjami powiatowymi, to największa inwestycja na drogach powiatowych no, dotyczyła tego obszaru, z którego jest pan radny. Przypominamy sobie tak zwany trakt północno-wschodni, czyli praktycznie dzielicze tereny, gdzie powstał asfalt od Borowni do Stoków Dużych. Tam, jak ktoś pamięta, jakie były wcześniej drogi piaszczyste, drogi gruntowe, teraz powstał wspaniały węzeł, który dodatkowo, niezależnie od tego, co ta droga tak zwana przez las, można przejechać spokojnie, czy od Ożarowa, czy od Śmielowa bezpośrednio do drugiej części gminy. A jeszcze tak a propos tego, to była jedyna inwestycja powiatowa, gdzie złotóweczki nie dodaliśmy, drodzy Państwo, do projektu technicznego, ale co ciekawsze, to jest niewyobrażalne, złotóweczki nie dodaliśmy również do wykonania tej drogi. Tam nie było 50 na 50 czy coś innego, czy jak teraz ktoś prosi nas, włóżcie na
projekt techniczny, to dopiero będziemy się pochylali nad tą drogą. Tamta droga, największa droga, jeśli chodzi o drogi powiatowe, była wykonana z naszym zerowym wkładem, zarówno jeśli chodzi o projekt, jak również jeśli chodzi o wykonanie tego no, bardzo ważnego i bardzo fajnego odcinka drogi, bo niejednokrotnie tam osobiście jeździłem. Nie, ja mówię o warunkach, bo ja nie chwalę, bo akurat to, że ja zdjąłem z Rudy, to był całkowicie przypadek, że tam padło miejsce Ruda. Jakby było to, jak rozmawiałem na przerwie z jednym z sołtysów, gdyby akurat te środki pojawiły się takie wolne w jakiejkolwiek innej miejscowości, które nie byłyby wykorzystywane, to też bez skrupułów bym przesunął tam, gdzie jest możliwe coś zrobić. No bo tutaj akurat padła ta nazwa, nie? Ale mogła tam być całkowicie inne sołectwo, inna droga. I zresztą, drodzy Państwo, trzeba się przygotowywać, drodzy, że no coraz częściej będziemy stawali przed takimi dylematami, bo tutaj słuszne są te głosy, kilka głosów, które przed chwilą miały miejsce, że bolączką gminy nie jest to nawet, że my pozyskamy duże pieniądze. Bardzo się z tego cieszymy, bo naprawdę to, co, ja nawet nie wiedziałem o tym, co pani burmistrz przekazała. Też jestem bardzo mile z tego powodu zadowolony, ale problem to tkwi jeszcze w takim szczególe. Wkład własny. To wszystko, co później musimy do tego zadania dołożyć, zwłaszcza, że no jak ktoś tam powiedzmy analizuje te ceny wokół tych zadań, które gminy, czy nawet bogatsze dużo gminy od nas wykonują, to naprawdę po przetargu okazuje się, że ta gmina jest w innej rzeczywistości. Z jednej strony się cieszy, że dostała pieniądze, a z drugiej strony się zastanawia, skąd wziąć pieniądze, żeby uzupełnić ten wkład o własne środki. Bardzo dobrze, że takie inicjatywy są, o których mówi pani burmistrz, że powiedzmy, no trzeba jakoś wspólnie szukać tych środków, które ratują powiat, bo które ratują gminę w naszym wypadku, z tego tytułu, że potrzebujemy wkład własny na inwestycje, ale z drugiej strony coraz mniej środków i to jest naprawdę bolączką gminy na utrzymanie bieżące tego. No bo wiadoma rzecz, że to, co się dzieje tam za naszą granicą, powoduje no, zmiany całkowicie. Energia, gaz i inne rzeczy. I to generuje takie koszty nie związane z tą czy inną inwestycją, tylko z tym, żeby w ogóle te nasze szkoły mogły funkcjonować, żeby urząd mógł funkcjonować, placówki różne, żeby mogły funkcjonować. Przypominacie sobie, drodzy Państwo, zresztą co mówiliśmy o sytuacji, w której właśnie przez te różne perturbacje znalazł się samorządowy zakład, chociażby nasz wodociągu, który też potrzebuje zastrzyku finansowego, żeby przetrwać tą ciężką sytuację. Ale wrócę do zmian. Trochę się zagalopowałem. Skończyliśmy na Domu Kultury. Sygnalizacja, że być może wkrótce wrócimy do tego. I też podobne, może nie podobne, tylko trochę inne środki zostały zwiększone, bo to też jest taka sprawa nagła, nie na usługi, które mogłaby nas obciążać notami gospodarka komunalna. Mamy różne propozycje, trzeba pewne sprawy przeanalizować, co moglibyśmy zrobić, żeby to wszystko odbywało się w majestacie prawa, ale żeby w jakiś sposób zasilić tą gospodarkę, żeby ona przetrwała, no bo to jest bardzo ważny dla nas zakład pracy, no, zwłaszcza działa w tych dziedzinach, no, które nie można czy zastąpić czymkolwiek innym, jak woda, czy ścieki, czy jeszcze inne sprawy, które tam się dzieją. Jeżeli by, drodzy Państwo, były jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to może akurat sobie na nich, a w tej chwili bardzo dziękuję za wysłuchanie. A co pan myśli o kredycie? Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Stopy by się utrzymały. Jednym z punktów, na które spotkanie pojedzie pani burmistrz, które dotyczą wszystkich, wszystkie samorządy, to są sprawy związane z właśnie z kredytowaniem, bo lata poprzednie to te kredyty naprawdę było żal nie brać, a teraz się sytuacja, sami Państwo wiecie, diametralnie zmieniła, bo niektórzy z obecnych nawet mają swoje kredyty i tam sobie przeliczają te pieniądze, skąd wziąć na raty, ale to samo, no niestety, to nie jest tak, że samorządy się tam
innym prawem bankowym kierują. To samo niestety dotyczy samorządów w całej Polsce. No skąd wziąć? Też chciałbym. Skąd wziąć, to może nie jest problem, bo banki są otwarte na to, żeby nam dać te kredyty, tylko później w jaki sposób te kredyty spłacać. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2020 roku komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 9 głosów za, 1 głos przeciw. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 8 głosami za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się. Wstrzymujący się Dariusz Maruszczak, Józef Nowa, przeciwny Jerzy Sygała. Kolejny punkt obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 51/329. przez 2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy na lata 2022-2033. Bardzo proszę pana skarbnika Jarosława Nowaka o omówienie projektu uchwały. Tam duże kwoty, drodzy państwo, padły, jeśli chodzi o zmiany wieloletniej prognozy finansowej, a to jest związane z tym, że oprócz tych dochodów, wydatków, które prowadzone są za pomocą uchwał, też niezależnie płyną do gminy bardzo duże środki, jeśli chodzi o zarządzenia, później przyjmowane przez zarządzenia burmistrza, ale no to są środki na określone dziedziny. Bardzo dużo teraz wpływa środków na sprawę związaną z Ukrainą, no do różnych działów, one wpływają. Była podjęta na poprzedniej sesji uchwała, taki był nakaz, żeby taką uchwałę podjąć, żeby Rada nie zbierała się co kilka dni, bo praktycznie często o tych środkach dowiadujemy się po przeanalizowaniu tego, co się pojawi na koncie, bo to są PESEL-e, to jest to wszystko, co jest związane z tym, no nie będę mówił w tej sprawie w szczegółach. Zresztą do tego tematu wrócimy. Przypominacie sobie, drodzy państwo, tą dyskusję i tą pozytywną akceptację związaną z zakupem przez w ogóle wszystkie gminy w ramach powiatu samochodem, chłodnią. Ale to, te tematy to są jeszcze przed nami. Niezależnie od tego, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, teraz wydawało się, że będzie coraz mniejszy ten dochód, bo 500 plus praktycznie od miesiąca, od tego półrocza przechodzi do ZUS-u, ale pojawiło się ze względu właśnie na tą sytuację, w której znalazło się obecnie społeczeństwo, coraz większa dotacja celowa na tak zwany dodatek osłonowy, że to powoli te pieniądze coraz większym strumieniem wpływają do opieki społecznej, ale tutaj jest pani kierownik opieki, że w sumie to są pieniądze w pełni znaczone i to są pieniądze na określony cel. To nie są te środki, no, których my, powiedzmy, jako urząd, jako gmina, jako poszczególne jednostki chcielibyśmy otrzymać, czyli bogacimy się, ale to jest ta ochrona rządu dla no, tych osób, no, które są w jakiś sposób przez tą sytuację, w której się obecnie znajdujemy, pokrzywdzone. Niezależnie od tego te retusze, bo jesteśmy po przetargu, sprawa związana między innymi ze świetlicą w miejscowości Brzustowa, też sprawa ustawienia mostu. No teraz jeszcze czekamy na wyłonienie jakiegoś takiego wykonawcę, który by za no, miarę takie przyzwoite pieniądze chciał tą inwestycję wykonać. To takie rzeczy znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych przedsięwzięciach. Jeśli chodzi o te przedsięwzięcia, bo też analizowałem je ostatnio, no to
trzeba przyznać, że dobrze trafiliśmy do tej pory z tych spraw, które są albo ukończone, albo powiedzmy realizowane z tymi dwoma świetlicami. To był taki ostatni okres, gdzie ten WPF się nam nie rozjechał. Czyli w odpowiednim momencie, żeśmy wszczęli postępowanie przetargowe, jeśli chodzi o budowę świetlicy w miejscowości Piaski i też w miarę, okazuje się, że mimo, że to nastąpiło dużo później, w miarę możliwości bardzo dobrze nam się udała to postępowanie związane z budową świetlicy w miejscowości Brzustowa. Póki co, no bo to jest w trakcie trwania, są to takie pieniądze, które powodują, że ten wkład własny jeszcze jesteśmy w stanie wygenerować. Niezależnie od tego, jak wiemy, WPF zawiera to wszystko, co system Bestia, tak zwany system Bestia, ściąga z tych zmian dotyczących właśnie czy to zarządzeń, czy poszczególnych uchwał do tego druku, bo to jest jedyny taki druk, który na zewnątrz idzie w formie elektronicznej. Taka szybka linia dotycząca regionalnej i dotycząca ministra finansów, to właśnie wieloletnia prognoza finansowa. Ja też w tej chwili dziękuję. Jeżeli były jakieś dodatkowe pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej 25 maja 2022 roku komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania, uwagi co do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 9 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się pan Józef Nowak i Jerzy Sychała. Kolejny punkt obrad jest informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach do burmistrza Ćmielowa za pośrednictwem przewodniczącej Rady Miejskiej w okresie od 29 marca do 26 maja 2020 roku wpłynęło 13 interpelacji i 2 zapytania radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie. Interpelacje złożyły radni. Radny Jerzy Sychała złożył 3 interpelacje, na które została udzielona odpowiedź. Radny Piotr Małek złożył 1 interpelację i 1 zapytanie, na które została udzielona odpowiedź. Radny Piotr Paszyński złożył 7 interpelacji i 1 zapytanie, na 5 została udzielona odpowiedź. Termin odpowiedzi na 2 interpelacje i zapytania upływa 30 maja 2022 roku. Radna Katarzyna Nikodem złożyła 2 interpelacje. Termin odpowiedzi upływa 9 czerwca 2022 roku. Treść interpelacji i pytań oraz treści odpowiedzi zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu. Kolejnym punktem porządku obrad są pełne wnioski. Proszę bardzo, pan radny Jacek Bywa. Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym dokonano, tutaj kolega Szczęsny, zdjęcia punktu numer 11, czyli sprzedaż działki. Myślę, że dla Państwa sołtysy ta informacja jest nieznana, nie wiedzą o co chodzi, a chodzi to o sprzedaż działki między drogą biegnącą do zamku w Ćmielowie a torami. To jest 18 arów. Inwestor zwrócił się z informacji od pani burmistrz. Chciał sobie zapewnić drogę do zamku, by móc prowadzić tam prace remontowe. I w związku z tym, że informacji innych, większych takich nie mamy od inwestora, dobrze się stało, że ten punkt został zniesiony, a nie przegłosowany negatywnie. Z tego względu, że my temu człowiekowi nie możemy rzucać chłód pod nogi, powinniśmy go wspierać, ale tak jak powiedziałem, on chce zapewnić sobie drogę dojazdową, by mógł jeździć ciężki sprzęt. Nie dziwię się, dlatego że podczas prac przy obwodnicy jeżdżące samochody przez podgrodzie doprowadziły do popękania domów.
i tu, żeby nie niszczyć naszej drogi, chciał sobie stworzyć dojazd do zamku. Dodać należy, że to jest w obszarze Natura 2000 i my jako gmina na tej działce nie możemy też prowadzić żadnych inwestycji. Dlatego też tutaj prosiłbym, aha, jeszcze mówiąc, bo tu koledzy radni niektórzy zarzucali, że my prowadzimy tylko sprzedaż działek. Tak nie jest, z tego względu, że są też działki kupowane na potrzeby gminy. Chociażby czy plac w Smykowie, czy u kolegi Bonarka, kupione pod plac zabaw teren, czy nieodpłatnie przejęte na Woli Grujeckiej, gdzie jest też piękny plac zabaw. Także tutaj, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, ja bym się zwrócił do pani burmistrz, by na następnej sesji zaprosić może, spróbować inwestora, żeby nam przybliżył więcej planów związanych z tym remontem zamku, bo jeżeli tam jakaś działalność powstanie, to będą podatki, a my nie pozwalając mu, mówię, sprzedać tych 17 arów prowadzących do tego zamku, no zachowamy się trochę jak pies ogrodnika, bo cały Ćmielów przecież czeka, żeby na tym zamku coś zaczęło się dziać. No i jeżeli poprzedni inwestor kupił zamek i nic nie robił, a ten zwraca się do nas o sprzedanie tej działki 17-arowej, no to myślę, że powinniśmy za dobrą wiedzą umożliwić mu zakup tej działki, bo ta działka tak naprawdę nam nie jest potrzebna i myślę, że to by było słuszne, a żeby inwestor miał wrażenie, że mu chcemy po prostu pomagać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Józefowi. Panie Jacku, pan wyprzedził punkt obrad, bo to w sprawach różnych. Ja czekam, czy pan jakiś wniosek postuluje. Proszę, pan radny Bonarek. Szanowny kolego radny, chciałem, żeby może tutaj dodać do tej wypowiedzi kolegi to, że może nie tak, że do końca byliśmy przeciwni, bo ci, co głosowali przeciw, dlatego, że wczoraj na komisji rozmawialiśmy, żeby szerzej się zapoznać z tym tematem. Było o tym mówione, panie kolego, także chciałbym, żeby też wszyscy istotnicy o tym wiedzieli, dlaczego wynikło takie głosowanie. Chcemy właśnie, żeby się, była propozycja, żeby przejść się na miejsce, zobaczyć, jak ten teren wygląda i przy najbliższej właśnie możliwej sesji, żeby to powróciło i żeby dalej znowu jeszcze tym tematem się zajmować. I poznać plany inwestora. Tak, także woli wyjaśnienia. Proszę, panie burmistrz. Choć tak jak pani przewodnicząca Wysoka Rady, szanowni państwo, właśnie powiedziała, że to pewnie nie wolne wnioski, tylko sprawy różne. Wobec tego wiem, jakie tu odniesienie do którego punktu. Czyli nie było wniosku, którzy wyprzedziliśmy sprawy różne. W związku z tym. Są wnioski. Są wnioski. No dobrze, pani burmistrz odpowie na to. No ja odpowiem, jeśli państwo pozwolicie, odnośnie właśnie tutaj wypowiedzi pana radnego Bryły, prawda, że sprzedajemy działki. Mam nadzieję, że to nie jest zarzut, bo to jest słuszne działanie w tym kierunku, że działki w naszej gminie Ćmielów się bardzo dobrze sprzedają, jest zainteresowaniem, bo powstaje budownictwo jednorodzinne. Są to działki troszkę tańsze niż w Ostrowcu. Wobec tego cieszy nas to zainteresowanie. Działki, które sprzedaliśmy w poprzednim postępowaniu przetargowym, szanowni państwo, sięgnęły kwoty aż 48 tysięcy złotych za 1000 metrów. Więc cieszymy się, że są inwestorzy. Również jest kolejny inwestor, który kupił starą tutaj, jak mówimy, aptekę. Ona uległa już rozbiórce. Również po starej piekarni odkupił grunty od właścicieli, już nie od gminy. Więc widzą inwestorzy ten potencjał, który jest tutaj. I równocześnie właśnie też w odpowiednim czasie, na jesieni ubiegłego roku, zgłosił się do mnie inwestor, który po prostu tutaj upodobał sobie gminę Ćmielów jako taką szczególnie atrakcyjną, gdzie jest zainteresowany właśnie kupnem tejże działki, bo pamiętajmy, no, że sama dzierżawa może mu do pewnych procedur nie wystarczyć. No i każdy umie liczyć swoje pieniądze. Jak raz kupi, raz wyda pieniądze, a nie korzysta z dzierżawy i ten grunt w dalszym ciągu nie jest jego. Takie plany inwestor przedstawił mi, miał opisane
tutaj właściwie w formie już graficznej, jak ten zamek będzie wyglądał po tej renowacji w uzgodnieniu z panią konserwator. W związku z tym no, nie możemy nie ufać człowiekowi i powiedzieć, że pewnie nie zrobi tak, jak poprzedni nie zrobili. Bo mamy do tego prawo, bo poprzedni no, nie, niestety nie odnowili tego zamku. Ja zawsze mówię i będę podkreślać, ubolewam, że po prostu ten zamek jako własność gminy został sprzedany w odpowiednim czasie. Działo się to nie za moich czasów, kiedy, że tak powiem, działałam, więc stąd też dziś inwestor prywatny występuje z takim wnioskiem, dlatego dziękuję za pochylenie się nad tą tematyką, bo rzeczywiście raz zobaczyć działkę, gdzie pisaliśmy właśnie do konserwatora zabytków, gdzie była fajna wizja utworzenia takiego podestu z bali drewnianych celem właśnie ulokowania takiego tarasu widokowego, gdzie moglibyśmy ten zamek obserwować, bo pamiętajmy, własność prywatna, więc tak naprawdę nie wiemy, czy możemy wchodzić. Nie ma oczywiście żadnych tam zakazów, nikt nikogo nie wygania, ale konserwator odpisał, że jest to Natura 2000 i nic nie może się tam dziać, co miałoby po prostu być związane z tym, że podłożem. Jak sobie z tym poradzi inwestor, nie wiemy, no bo też nie wiemy, czy zostanie ta działka sprzedana, ale na pewno, drodzy Państwo, kierując się tu złożonością problemu i chęcią poznania przez Państwa radnych tej tematyki, zadzwonię, poproszę, czy mógłby się stawić, czy w terminie sesji, nie jestem w stanie powiedzieć, proszę Państwa, to jest, no, jak widziałam, prawda, nie wiem, konta nie widziałam, tylko osoby po prostu, która do mnie przybyła z prawnikiem. Jest to pewien, na pewno zasób portfela finansowego tejże osoby, skoro o takim zamierzeniu mówi. Trudno więc mówić mu, że nie da rady w tym momencie. Jeśli tylko uda mi się go zaprosić do Państwa radnych, to na pewno to uczynię, żeby do takiego wspólnego spotkania doszło. Jeśli nie, to w formie papierowej doręczy po prostu może opis swojej działalności. Najlepiej, jakby to rzeczywiście było w sposób osobisty. W związku z tym cieszmy się, że te działki sprzedajemy po to, żeby naprawdę ilość mieszkańców tutaj nam rosła w gminie Ćmieluch, żeby inwestorzy rzeczywiście odrestaurowali te obiekty, które są naprawdę w takim stanie dość opłakanym. Ktoś, właściwie wszyscy, jak z nimi rozmawiam, mają ogromny sentyment do Ćmielowa i mówią, że to tu będzie przyszłościowy potencjał. Ja też tak uważam, wobec tego dziękuję za ten kierunek, że możemy przystąpić do dalszych właśnie tutaj procesów, rozmów po to, żeby podjąć jak najwłaściwszą decyzję co do właśnie sprzedaży tego akurat gruntu. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzu. Proszę, pan Piotr Małek. Pani burmistrz, pani przewodnicząca, pani skarbniku. Na BIP-ie już jest podany raport o stanie gminy, sprawozdanie za wykonanie budżetu. Bardzo bym prosił jak najszybsze przekazanie radnym. Jeśli jest to możliwe, to bym prosił też o wykonanie raport o wykonanie pierwszego kwartału. Pewnie pan planuje to zrobić w lipcu, więc pewnie ma pan czas, ale były lata, że dużo wcześniej dotrzymywaliśmy te materiały. Jeśli ktoś je przegląda, to wie, że no, troszeczkę trzeba w tym popracować, żeby się dobrze przygotować. I drugi mój wniosek. Pani burmistrz, pani powołała komisję 19 kwietnia, zarządzenie numer 42. Tam wyniki miały być już tej komisji 20 maja. No albo chciałbym tą informację o wynikach tej komisji otrzymać, a jak nie, to do raportu o stanie mienia gminy, ale wolałbym wcześniej. Dziękuję. To znaczy, te dokumenty będą sukcesywnie zamieszczane, jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok już zostało zamieszczane. Teraz nie wiem, czy raport nie powtórzę. No, będzie teraz sprawa związana z zmieniem gminy też zaliczona. Jeśli chodzi o
jak będą bilanse zaliczane, czyli to będzie 5-6 gdzieś tak miesiącu czerwcu, bo teraz mamy końcówkę maja, tak, dokumenty zostaną przekazane dalej, to będą zamieszczone. Jeśli chodzi o pierwszy kwartał, to one już te dokumenty, bo to jest taka uproszczona wersja, już są na rynku. Jeśli chodzi o pierwszy kwartał, bo o ten dłuższe opracowanie to dotyczy półrocza. Bo jeśli chodzi o pierwszy kwartał, no to tam praktycznie jest tylko jedna stroniczka i ona już jest zamieszczona. A jeśli chodzi o półroczne sprawozdanie opisowe, no to termin ustawowy opracowania tego dokumentu upływa do 31 sierpnia, czyli tego akurat nie będzie. O to nie prosiłem. Prosiłem tylko o materiały papierowe, żeby dostarczyć jak najszybciej. No to są już na BIP-ie, mówię, pierwszy kwartał zamieszczony. No cena papieru też poszła w górę. No to czy radni nie będą wstawać na sesję? Będą. Tylko proszę po prostu wcześniej to przysłać. I to jest mój wniosek. Dziękuję. Ale tego akurat kwartalnego sprawozdania to nigdy nie musi pan, ale ja przekazujemy radnym, ale panu radnemu przekażemy. Jeżeli nie ma problemu żadnego. Ja składam prośbę, więc jak no pan może, to proszę. To nie ma problemu żadnego. Wydrukuję z BIP-u i przekażę. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Jeszcze pani burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bo ja proszę mi przypomnieć, panie radny, 19 maja komisja. To proszę mi przypomnieć tematykę. Pani burmistrz, zarządzenie numer 42, powołanie komisji inwentaryzacji mienia komunalnego, jeśli dobrze pamiętam. Tam był skład podany i termin zakończenia tej kontroli 20 maj. Według mojej oceny to chodzi po prostu, że pani chce zapoznać się z dokładnym stanem mienia komunalnego. No i ja też bym chciał po prostu wiedzieć wyniki tej. To znaczy, ja powiem króciutko, że jest ta sprawa w toku. Ta sprawa jest w toku, bo to nie jest mienie jako mienie całość, tylko konkretnie mamy wprowadzone dwa programy elektroniczne związane ze mieniem i środkami trwałymi i chodzi o uporządkowanie między referatem, którym zarządza pan Dawid Gawłowski, a księgowością stan gruntów, konkretnie gruntów i budynków gminnych. I ta sprawa jeszcze jest dopracowywana. Jak będą rezultaty, no to możemy, zresztą niedługo będzie chyba bodajże informacja o stanie mienia w formie dokumentu do końca tego miesiąca zamieszczona na BIP-ie. To jest skarbniku, jeszcze tylko momencik, bo to będzie radę też interesować. Ja znam to stan mienia gminy i nie w każdym roku jest to samo. Jak czasami widzę, że jest kopiuj w klej, ale w tym akurat temacie nie zawsze tak jest. Nawet, bo mnie interesuje na przykład formy dzierżawy, lata, opłaty, nie zawsze to się ukazuje, nie zawsze to dostajemy. Akurat takie informacje chciałbym mieć, pewnie radni też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jak wiecie, raport o stanie gminy przygotowujemy do 31 maja, także te prace są w toku. Dlatego, Szanowni Państwo, jest już oczywiście efekt pracy tejże komisji, z którym ja się w tym momencie zapoznaję, ale tak z tego, co pamiętam, bo to wszystko będzie opisane w dokumencie strategicznym, jak raport o stanie gminy, Szanowni Państwo, w ślad za prowadzonymi postępowaniami odnośnie tutaj pozyskania i uregulowania stanów prawnych własności, szczególnie dróg nieruchomości, gdzie gmina Ćmielów nie była właścicielem. Chcę Państwu powiedzieć, że od początku mojej kadencji w 2020 roku tych działek pozyskaliśmy 200, teraz mamy już 500, czyli wartość zasobów gminnych co do nieruchomości rośnie poprzez właśnie te nieruchomości, które w ramach komunalizacji
od pana wojewody tutaj decyzjami mamy przekazane na własność. Taką procedurę jako burmistrz rozpoczęłam od początku. To pozwala mi w dalszym ciągu regulować stany prawne, zwłaszcza nieruchomości gruntowe, gdzie są drogi zajeżdżone, a gdzie własność gminy Ćmielów niestety nie była uregulowana, wobec tego to czynię, bo tylko w taki sposób możemy potem skutecznie pozyskiwać, opracować projekty na drogi i właśnie pozyskiwać środki na budowę dróg, a to właśnie nie było wcześniej możliwe. Także ponad 500 już tych nieruchomości jest w zasobie gminnym, gdzie 2 lata temu jeszcze było niecałe 200. Wobec tego pozyskujemy, czynimy starania, po to jest ta komisja, żeby zweryfikowała ofertę, pewnie będziemy w niedługim czasie już państwu radnym przedstawiać. Jeszcze chwilka, troszkę się trzeba wstrzymać, bo to jest w tej chwili w naszym opracowaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani burmistrz. Pan proszę, pan radny Józef Nowak. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja się jeszcze odniosę do tej działki przyzamknej. Tam nie trzeba żadnej wizji. To są trzciny porośnięte. I jak to się stało, nie wiem, że kawałek tej działki wchodzi w posiadłość zamku. Po prostu ten człowiek chce to poszerzyć, wyrównać. O, widać jest zaznaczone. Nie trzeba tego siąść. Ja nie, troszkę nie wiedziałem, poszedłem do pana Dawida. Dopytałem, wiem. To jest proste, jak budowa cepa. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Ja tylko chwileczkę, wolne wnioski chciałam zamknąć, już bo widzę, że już nie ma. Tak, przepraszam pana radnego. Teraz sprawy różne. Bardzo proszę radny, który to jest rozwiązał. Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałbym się tutaj odnieść, bo we wtorek mamy sesję Rady Powiatu i chciałbym to jednoznacznie od Państwa też uzyskać informacje. Bo byłem wezwany przez pana Andrzeja Rutkowskiego i mieszkańców odnośnie skarby. Porobiłem tam zdjęcia, temat tam jest znany w ogóle, jeżeli chodzi o stabilizację skarby. Kratka do spływu wody jest praktycznie około 40 lat więcej centymetrów nad powierzchnią asfaltu. Wiem tak samo, że jeżeli chodzi o powiat, że to miał być drugi etap realizacji w ogóle, gdzie miała być podnoszona droga i ten powiat żądał około 160 tysięcy od gminy. Uważam, że inwestycja taka, która miała być wzorowa i tutaj powiat miał się tym szczycić w ogóle, że tak dobrze przeprowadzona, zrobiona została źle w ogóle, bo jeżeli na przykład byłaby ta kratka w ogóle na wysokości jezdni, jest ok, w ogóle można potem podnosić. Tutaj chwała w ogóle panu Józefowi Nowakowi, który no wiele spędził czasu w powiecie i te sprawy pilotował, jeżeli chodzi o stabilizację skarpy. Udało się to potem zrobić. Wygląd jest taki, jaki jest, nie mnie tutaj oceniać. Też tam w powiecie, tak jak i w gminie, 70% budżetu to są środki znaczone, a 30% można się posiłkować i tak samo tutaj posiłkują się w ogóle środkami, które spływają z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Wojewody, bądź są to środki z budżetu państwa. Ale inwestycja tak przeprowadzona i tak zrobiona, myślę, że według mnie jest to takie marnotrawstwo pieniędzy. Chciałbym tutaj uzyskać od państwa informacje na ten temat, bo nie chcę być znowu, żeby się piłeczka odbijana i że tutaj pod kątem tej inwestycji, gdzie te mieszkańcy naciskają mnie, byśmy coś robili, byśmy pozyskali jakieś środki na to, a gdy tutaj powiat żąda 50 na 50 wcześniej jeszcze, bo tak jak przykład drogi na Piaski Brzuskowskie, że 75% gmina wyłożyła, bo to śmieszne to jest. To jest coś, tak jak za co jestem zobowiązany do zrobienia, a żądam od gminy, od najbiedniejszej gminy w powiecie. Proszę państwa, nie czarujmy się, właśnie bardzo istotne. Ja się przysłuchiwałem tej państwa dyskusji, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, o potem jeżeli chodzi o tutaj pracodawców, którzy są na terenie gminy.
Bez tego to jesteśmy skazani na to, że te środki są znikome. I tutaj myślę, że no chciałbym uzyskać informację, co Państwo myślicie pod kątem tylko tej jednej inwestycji powiatowej, bo już nie chcę się odnosić do innych, gdzie tutaj mieszkańcy mnie naciskają, no pod przewodnictwem, ja tu wymieniłem pana Andrzeja Łutkowskiego i ja muszę tak samo, jakoby jestem zobowiązany do tego, by się do tego odnieść tam na sesji Rady Powiatu, ale chciałbym znać pańskie zdanie, Państwa zdanie. Dziękuję. No ale powiat jest bankrutem, na utrzymanie szpitala kosztuje. Powiat czy gmina? Nie mówimy o powiecie, no. Powiat, proszę Państwa, nie był i nie jest bankrutem, tak jak tutaj pan radny próbuje tutaj zasugerować. Natomiast jeżeli chodzi o szpital, jest to gąbka. Środki, jaka by to nie była władza, tam środki w ogóle są naprawdę znaczące, idą i gminy są zmuszane w ogóle przez powiat tak samo do dofinansowywania, jeżeli chodzi o sprzęt, o inne rzeczy. Znaczącym było to, jak jeszcze w poprzedniej Radzie Powiatu, że no prawie 12 milionów to poszło na wynagrodzenia. Wynagrodzenia lekarzy są takie, jakie są. Tam jest konkurencja niesamowita. Okres covidowy spowodował to, że jeszcze większa zrobiła się znieczulica. Ja interweniowałem, miałem interwencje takie, że pani odbierała mamę ze szpitala, gdzie były, pytała się, czy są odleżyny. Dzień przed powiedzieli, że jakaś tam drobna odleżyna jest. Jak się okazało w ogóle, jak zobaczyła ta pani, jak ta mama wygląda, najpierw dostała odruch wymiotny, bo myślała, że to jest ropień. Okazało się, że kość było widać. Drugi przykład miałem tak samo, gdzie interweniowałem, gdzie pacjentka tak samo w stanie skrajnym też była i lekarz mówi, że po prostu wypisują pacjentkę ze szpitala, a była karmiona przez sondę i kroplówka podłączona, mówi, bo jeżeli chodzi o ZOL, to wie pan to, bo ja rozmawiałem również z lekarzem na ten temat, to mówi, wie pan, czas oczekiwania na ZOL to jest 3 miesiące. Panie, mówię, za 3 miesiące to mówię, już tej pacjentki nie będzie, ona już odejdzie. Udało mi się, no, dzięki takim dobrym koneksjom, w ogóle się tam załatwiałem również porcelanę na hospicjum do księdza Anioła, że zagospodarować już nie pierwszy taki przypadek, żeby tą pacjentkę tam skierować, gdzie tam dokonała swojego żywota. No ale tak to wygląda w ogóle, także, że mówię tutaj, ja bym się chciał odnieść jeszcze raz do tej inwestycji, która gdzie nagabywany jestem przez mieszkańców, żebyście Państwo tak samo tutaj, w tym temacie się wypowiedzieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam Panie Józefie Nowak na chwileczkę. Ja zaprosiłam dzisiaj Panią Agnieszkę Budę, chciałam przedstawić prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych. Panie tam grzecznie siedzą w końcu. Jest to lider projektu Czasodziemia. Pani, proszę się pokazać, Pani Agnieszko. I prosiłabym, żeby Pani nam przedstawiła tak w skrócie, że bo są sołtysi i radni, co to jest ta Czasodziemia, jakie są założenia tego projektu. No wiemy, że to są dzieci, że to jest dla dzieci, że w szkołach, że nauczyciele wspomagają. W takiej figurce, Pani prezes, jakby można było powiedzieć. No. Bardzo dziękuję. Jakie się plany właśnie, jaka organizacja. Dziękuję bardzo. No prosiłabym. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Pani Burmistrz, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pokrótce tylko powiem, czym jest Czasodzielnia Pozytywna Przestrzeń Otwarta, ale też muszę pochwalić siebie jako reprezentanta Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych. Stowarzyszenie nie jest stowarzyszeniem młodym, nie powstało rok temu, nie powstało dwa, powstało w czerwcu 2001 roku. Nasze działania na początku były skierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych, bo wiemy, jaki był wskaźnik bezrobocia w 2000 roku. Obecnie realizujemy i z każdym rokiem rozszerzamy nasze cele statutowe, chociażby właśnie wsparcie dzieci i młodzieży poprzez tworzenie świetlic. Na terenie gminy Ćmielów prowadziłam świetlice środowiskowe w Wólce Wojnowskiej w latach 2001-2014. Ze względu na to, że dzieci urosły, zmieniliśmy swoją siedzibę i mamy w tym momencie świetlicę funkcjonującą na terenie gminy Ćmielów, ale w miejscowości Krzczonowice. Tam też muszę się pochwalić, w 2016 roku dzięki nakładom pozyskanym z RMF FM, z radia RMF FM został wyremontowany budynek w Krzczonowicach po byłej szkole podstawowej, który jest jednocześnie zarówno budynkiem działającej świetlicy, jak również rady
gospodyń wiejskich, tak, koło gospodyń wiejskich, jak również służę mieszkańcom tej miejscowości. Chciałabym powiedzieć odnośnie właśnie czasodzielni. Czasodzielnia to projekt, który został napisany i oczywiście, którego liderem jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych. Partnerem jest gmina Ćmielów we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Oczywiście nie przystąpiliśmy do napisania projektu. Mieliśmy tutaj wielokrotnie spotkania zarówno z panią burmistrz, jak również z panią kierownik Joanną Borkowską. Oczywiście przygotowanie zostało poprzedzone diagnozą potrzeb przeprowadzoną wspólnie ze Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z placówkami szkolnymi, jak również z rodzicami i dziećmi. Ja tylko nadmienię, że świetlice funkcjonują od lipca 2020 roku i będą działać i funkcjonować do roku 2023, do 30 czerwca. Te placówki powstały w dwóch szkołach podstawowych, między innymi w Szkole Podstawowej w Ćmielowie, jak również w Szkole Podstawowej w Brzustowie. Tam dzieci mają zaoferowaną różną gamę zajęć, począwszy od zajęć miękkich, typu zajęcia piłki nożnej, zajęcia korekcyjne, taniec, kończywszy na zajęciach z kompetencji społecznych, zajęcia przedsiębiorczości, komunikacji, robotyki, tak, to wszystko dzieje się właśnie, a język angielski, tak, język angielski, to wszystko dzieje się właśnie na świetlicy. Zostały zatrudnione wychowawcy, opiekunowie, czterech wychowawców, po dwóch na każdej ze świetlic. Są to osoby zamieszkujące teren gminy Ćmielów. To nie są osoby z zewnątrz, tylko to są osoby mieszkańcy gminy Ćmielów i służą wsparciem i oferują różne działania na świetlicach. Świetlice są czynne w godzinach od 12 do godziny 17, jeśli mówimy tutaj o Brzustowej, i 12.30 do 17.30 w Szkole Podstawowej w Ćmielowie. A co jeszcze mogłabym powiedzieć? Oczywiście do wszystkich zajęć prowadzonych również są zatrudnieni wykwalifikowani nauczyciele, specjaliści posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży. Projekt skierowany jest w suma summarum do 90 dzieci, mieszkańców terenów wiejskich gminy Ćmielów. Obecnie uczęszcza do każdej z tych dwóch placówek po 30 dzieci. W wieku oczywiście szkoły podstawowej, Brzustowej jest to grupa od 5 do lat 14, natomiast w Ćmielowie osoby od dzieciaki od drugiej klasy szkoły podstawowej do 7 klasy. Wsparciem jeszcze objęci są również rodzice i tutaj rodzice mogą skorzystać zarówno z konsultacji indywidualnych, mamy tutaj do dyspozycji radcę prawnego, który służy pomocą w obsłudze prawnej. Mamy również pedagogów, terapeutów, coachów i inne osoby, które mogą służyć również wsparciem rodziców. Zostało już zakupiony sprzęt, nie wiem, czy wkrótce mam wymienić, jeżeli tak, to wymienię. Sukcesywnie również uzupełniamy o to, co zostało uzgodnione wraz ze szkołami, dokładnie z dyrektorami poszczególnych szkół. Pozwolę sobie wymienić, co zostało już zakupione i co służy placówce. Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 65 cali, dwie sztuki, czyli po jednej do każdej z placówek, projektor multimedialny, magnetofon z wejściem USB, dwie sztuki, zestaw klocków, robotów do nauki, oprogramowania, 12 zestawów, akumulatory i zasilacze, dwa zestawy, laptop z oprogramowaniem do warsztatów z robotyki, łącznie 12 zestawów, magiczny dywan do zajęć z robotyki, 10 rowerów, 24 piłek do gry, w piłkę nożną, halową, jak również zostały zakupione stroje dla dzieci do gry w piłkę nożną, aparaty fotograficzne, mikrofony reporterskie. Została również odnowiona
odnowiona sala w Szkole Podstawowej w Ćmielowie. W przyszłości już jest na stronie stowarzyszenia, na stronie czasodzielni, w zakładce rozeznania cenowe. Mamy również tam umieszczone kolejne rozeznania cenowe na zakup mebli do świetlicy, do placówki wsparcia dziennego w Ćmielowie, jak również zestaw do nauki gry w szachy, o czym jeszcze nie wspomniałam. Ławki, tak? Dokładnie, i ławki szkolne. A jeden z nauczycieli również dostał dofinansowanie, właściwie zostało mu sfinansowane w całkowitych kosztach koszty studiów podyplomowych z integracji sensorycznej i w niedalekiej przyszłości zamierzamy tą salę do integracji sensorycznej, również wyposażenie tej sali zakupić. Chyba tyle, co mogłabym pokrótce. Jeżeli Państwo, Szanowni Państwo, macie pytania, bardzo proszę. Ja chętnie na nie udzielę odpowiedzi. Pani Agnieszka, Pani Prezes, dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, proszę Pana Radny Józefnowa. Do Pani Prezes Budy, tak? Nie. Pan to chwileczkę. Do Pan Radny Sykała, do Pani Prezes Budy, tak? Proszę. Tak, proszę. Ja mam pytanie Pani Prezes, czy byłaby możliwość rozszerzenia, wiem, że pewnie program napisany tak jak jest teraz, ale przyszłościowo, chodzi mi o stronę północną, już nie wskazuję miejsca, ale no, w tej chwili niemożliwe, żeby dzieci przywozić, powiedzmy, do którejś z tych szkół po południu, więc może tak na przyszłość, w którejś świetlicy tam na naszej stronie za lasami. Byłaby możliwość poszerzyć to Państwa działalność i tam przynajmniej mamy nauczycieli w tym kierunku przygotowanych, może byłaby to pomoc także rodziców zajmujących się troszeczkę takimi sprawami, które no, pomogłyby w tym temacie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za pytanie. Odpowiem, że projekt był napisany konkretnie, tak w uzgodnieniu z Panią Burmistrz i z Panią Kierownik. Na konkretne placówki, tak? Czyli placówki, mówimy tutaj szkoły w Ćmielowie i Brzostowej. Nie wykluczamy oczywiście w niedalekiej przyszłości, czyli zostanie taki konkurs ogłoszony, że być może rozszerzymy o kolejne, jeżeli będzie taka oczywiście potrzeba i będzie ona wynikała z diagnozy potrzeb samych mieszkańców, tak? Nie wykluczamy, że taki projekt może być napisany, ale pozwolę sobie tutaj oddać głos Pani Sylwii Ojczynek-Mrocze, która jest koordynatorem projektu Czasodzielnia i udzieli Panu wyczerpującej informacji. Myślę, że tutaj Pani Prezes odpowiedziała w sposób wyczerpujący. Jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy wszyscy czekamy na środki finansowe z nowej perspektywy finansowej, jeśli chodzi o rozdanie unijne. Nie chciałabym tutaj składać daleko idących obietnic, bo w żadnym stopniu nie zależy to od nas, czy środki akurat na ten cel będą. Obserwując proces przygotowywania dokumentów pod tą nową perspektywę finansową, wydaje się, że tak, że tego typu działania będziemy mogli realizować. Ja myślę, że tutaj, jeżeli będzie taka wola ze strony gminy Ćmielów, jeżeli będzie taka wola ze strony stowarzyszenia, to pewnie bardzo chętnie zajmiemy się przygotowaniem takiego projektu wspólnie z mieszkańcami, z organizacjami czy z instytucjami na terenie gminy Ćmielów. Zawsze warto po te środki sięgać. Wszyscy wiemy, że w przypadku projektów FSO-skich ten wkład własny, który wnieść musimy w realizację takiego projektu, jest na poziomie znacznie niższym niż w przypadku projektów twardych, inwestycyjnych. Tak jak w tym projekcie było to zaledwie 7,5% wartości projektu, a dzięki tym środkom, temu wkładowi własnemu, które w tym projekcie wnosi zarówno gmina Ćmielów, jak i stowarzyszenie, bo stowarzyszenie też tutaj środki finansowe wyłożyło, aby ten projekt był realizowany. Możemy zrobić bardzo dużo. Możemy nie tylko dokonać zakupu sprzętów czy wyposażenia, które no, zapewne interesują nas najbardziej, bo to po projekcie zostaje, ale możemy również właśnie sfinansować działania tak, aby ten sprzęt był wykorzystywany, aby mógł służyć mieszkańcom gminy. Także odpowiadając
w sposób ogólny, bo tylko w taki sposób można w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie. My jesteśmy gotowi do współpracy. Stowarzyszenie ma za sobą wiele lat współpracy z gminą Ćmielów. Jest to zawsze bardzo dobra współpraca, dlatego też taki projekt był kolejną inicjatywą stowarzyszenia. I myślę, że w przyszłości jesteśmy otwarci na to, żeby na te pojawiające się problemy społeczne czy potrzeby społeczne reagować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Jacku, no, pani prezes, tam? Tak? Proszę bardzo, pani Jacek była. Bo tu są różne dwie strony, do tego pytam, żeby macie. Szanowne panie, ja pozwolę tu kontynuować wypowiedź kolegi Sytały. Chodzi mi o to, że na przyszłość, jeżeli panie będziecie jakiś tam program tworzyć, w Morawicy jest coś takiego jak kulturobóz. I to jest pewien jakiś pomysł na taki właśnie projekt, gdzie można by docierać do tych mniejszych miejscowości i na miejscu świadczyć pewne usługi takie. Także dziękuję. Bardzo dziękuję za pytanie. Ja tylko powiem i jeszcze raz powtórzę. Celem projektu jest wsparcie dzieci i rodzin zamieszkujących na terenie wiejskim lub gminie Ćmielów, a także ich opiekunów. Więc sam projekt nie jest skierowany do dzieci zamieszkujących sam Ćmielów, natomiast do wszystkich okolicznych miejscowości wiejskich. Dziękuję bardzo pani prezes za tak obszerne wyjaśnienie. Śmiem twierdzić, że już radni sołtysi wiedzą, bo te pytania mieszkańcy to będą ich przekazane. Wiadomość jest nagrywane, też ludzie oglądają, to też wszyscy będą wiedzieli. Dziękuję jeszcze raz bardzo pani prezes. Proszę pan radny Józef. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to co poruszył nam radny Rogoziński, to chcę się odnieść do tego. Słuszna, że się odnosi do tego i proszę podziękować tym ludziom, którzy się do pana zwracają. Kto by to nie mówił? Niech się zwracają, niech wytykają. Ja osobiście rozmawiałem kilka razy z panem Wojsławskim. To jest ten pan, który był z panią starostą u nas na sesji. Uciekli z panią starostą, bo tylko oświadczenia wygłosili, nie było sposobności dalej rozmawiać. Nie wiecie pani, nie było pana czego pan radny. Mroczek był. Panie radny, no Mroczek był. Przepraszam, pomyliłem. Ale to był ten pan. Kilka, tak powiedziałem, kilka razy rozmawiałem. Tam byliśmy z panią burmistrz na początku. Była ta pani z profilu na ostro. Nic to nie dało. 160 tysięcy proponuje starostwo, żeby gmina dołożyła, to się wezmą za remont drogi. Około 5 milionów poszło na skarpę. Kto tam przejeżdża, czy pani przewodnicząca, czy pan wicy tam jest. Tam trzeba kozy puścić, bo zamiast trawy posiana jest koniczyna. Po 7 latach koniczyna zniknie. Nie będzie kończyna. Na górze nie ma w ogóle, ta woda z powrotem drąży, może mniej, ale drąży to wszystko. Nie ma, jak pojechałem do starostwa, nie ma tam z kim rozmawiać. Wołają tylko pieniądze, że to był pierwszy etap. Nieważne, że jest kanał burzowy, nawet może być metr, dwa wyżej. Oni czekają na pieniądze. Może pani burmistrz się podniesie do tego, bo to jest dawna sprawa, tak? Te 160 tysięcy. Tak, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no pan analizie tych możliwości budżetowych, bo w ubiegłym roku rzeczywiście była taka propozycja dofinansowania tegoż zadania remontu ulicy Opatowskiej. No niestety nie było nas stać na to, żeby w ówczesnym budżecie partycypować w tych kosztach, tak jak i w miejscowości Buszkowice, stąd też Buszkowice zrobione za cały tutaj wkład własny powiatu. Natomiast tutaj to zadanie no, nie zostało w dalszej kolejności realizowane przez powiat. No, takie są fakty. My wtedy nie wyraziliśmy wstępnej woli partycypowania w kosztach. Ja państwa radnych nie informowałam, bo po prostu nie było możliwości analitycznych w budżecie co do sfinansowania tego przedsięwzięcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Bonarek. Panie Józefie, przesunąć.
panowie. Ja tutaj jeszcze chciałem się odnieść w paru słowach do punktu 15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na Przełuszy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować tutaj koleżankom i kolegom radnym, że przegłosowali, byli za tym, żeby te środki tam trafiły. To, jak jest ważne zadanie, to już o tym było mówione, no i wiedzą też o tym mieszkańcy, wie o tym sołtys Przełuszyna, pani burmistrz. Wie też o tym przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasterna, który też zabiegał w powiecie o środki, żeby można też było wygospodarować i w ogóle, żeby to zadanie mogło być realizowane. Mam nadzieję, że w ogóle dojdzie do wykonania, że to się ta sprawa dalej fajnie potoczy, że te przetargi uda się przebrnąć. Są przygotowywane, teraz jest przygotowywana dokumentacja projektowa. Bo jeśli uda się wykonać to zadanie, to poprawi się bezpieczeństwo mieszkańcom Przełuszyna, a nie tylko mieszkańcom Przełuszyna, bo chcę też powiedzieć, że to jest miejscowość naszej gminy Ćmielów, także poprawi się i estetyka, i bezpieczeństwo naszej gminy. Także chciałem to właśnie tutaj jeszcze do tego to dodać i podkreślić to tam. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę pan radny jeszcze raz. Pani przewodnicząca, zgadza się z panem, panie radny Nowak, bo inwestycja na skarpie jest nieskończona moim zdaniem też. Bo na górze tam nie jest obsadzone, nie ma nic po prostu i tam za każdym razem po deszczu to rwie to woda i zamula po prostu to, co jest zrobione na dole. A dziwi mnie, że przychodzi pan do nas, panie radny, Rogoziński i pyta się, co dalej ze skarbą. Przecież to powinno być od was. Co dalej? Nie, no, oczekuję pomocy, trzeba dorączyć temat. A może by się pojechać na sesję powiatu kiedyś? Oczekuję pomocy, no ale skąd my mamy wziąć na tę pomoc? Nie, nie. Dziękuję. Bo ja jeździłem kiedyś, to jakbym nie jeździł, to skarb nie był. Dziękuję. Proszę pan radny. Pani przewodnicząca, ja tak do pani parę słów chciałem już. Dzisiaj podejmowaliśmy dwie uchwały, które dotyczą jakiejś grupy mieszkańców. Tu przed chwilą słyszeliśmy o jednej, wcześniej było o drugiej. Ja bym bardzo prosił, żeby pani nie wymieniała nazwisk, kto głosuje przeciw czy coś. Ja wiem, że się pokazuje to, że każdy to widzi, ale to z pani strony jest takie pokazanie, proszę, to ten jest ten zły. Notabene były głosowania wcześniejsze, które bym tu mógł odwrócić. Nie chcę wracać do tych głosowań, które mógłbym wziąć inaczej, ale pani wtedy nie wymieniała. Bardzo bym prosił, żeby albo robić wszystkie głosowania imienne, jak pani to mówi, lub ogólnie mówić, ile osób było za lub przeciw, bo no, tak to wygląda, to troszeczkę tak jakby ten radny, który głosował przeciw, to jest niedobry. No, tym bardziej, że też pani nie powiedziała o komisji. Dobrze pani burmistrz wskazała, że na komisji były dwa wnioski, więc ja głosowałem dlatego przeciw, bo byłem za inną stawką. Dobrze to pani burmistrz wytłumaczyła, pani nie. Następna moja sprawa, głosowanie nad zmianami w budżecie. Tu są radni, którzy głosowali przeciw, wstrzymali się. Jest jednocześnie kilka spraw głosowanych w budżecie. Ja nie wierzę, że pan radny, tutaj kolega naprzeciwko, że był przeciwko podwyżkom nauczycieli, które są obligatoryjne. To też tak mi się wydaje, że chyba można nad tym się zastanowić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Dziękuję bardzo, panie Piotrze, panie radny. Panie Piotrze, były sugestie, że powinnam odczytywać z tablicy, jaki jest wynik głosowy. Ja tylko kiedyś mówiłam jednogłośnie tyle głosów, dwa tyle przeciw. Więc były różne zapytania, dlaczego nie czytam, jak jest na wydruku. Więc po prostu czytam. To jest fakt, panie Piotrze. Jeżeli nie, proszę złożyć wniosek, radni przegłosują, nie będę czytać. Pani mecenasz, czy ja powinnam odczytywać, czy nie, bo już teraz nie rozumiem. Wyniki, tak, ale nazwiska. Może pani też odczytywać nazwiska. Ma rację. Za, przeciw, trzymaj. Pani przewodnicząca, no, tak było, jeżeli, tak pani, jeżeli pani, pani,
jeżeli pani mówi, radny Małek głosował przeciw podwyżce dla strażaków, to pani wskazuje, że jestem tym złym radnym, który głosuje. Tak to wygląda. Po co to mówić z pani strony? Pani ma być neutralna wobec rady i wykonywać swoje obowiązki, które zostały pani powierzone. I tyle. Ma pani prawo wymienić nazwiska, bo tak jest, ale to jest nieelegancko. Dziękuję. Dziękuję pani Piotrze. Ile razy rozmawiałem, pan prosi to poza kamerami. Dziś mi pan chciał powiedzieć to przy kamerach. Proszę złożyć wniosek, żeby nie czytać, bo niektórzy radni proszą, żeby czytać. Więc w którą stronę się nie odwrócę, będzie źle. Proszę, niech pan radny Małek złoży wniosek o nieczytanie imienne. Przecież to też idzie. To jest prawda. To idzie w teren. To jest nagrywane. Pani przewodnicząca, naprawdę, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja już nie chciałem tego mówić. Z 9 grudnia głosowałem przeciw, co było popularne wśród mieszkańców. Wtedy pani nie mówiła nazwiska mojego i ja ich dobrze. Więc proszę teraz też tego nie mówić, bo za chwilę będzie tym bardziej nagonka, że ja jestem ten zły, a ja jestem wolnym radnym, głosuję według swojego sumienia, mam prawo głosować jak chcę. Jeśli ktoś chce, dlaczego tak głosuje, jestem w stanie każdą moją decyzję wyjaśnić, dlaczego to zrobiłem. Dziękuję. Dobrze, pani mecenas, proszę. Z aspektu prawnego to mogę tylko tyle powiedzieć, że uchwały Rady Gminy oczywiście zapadają w głosowaniu jawnym. A głosowanie jawne co do istoty jest głosowaniem imiennym. Dokładnie. Tyle w kwestii przepisów. Panie mecenas, nie rozumiemy się. Dzisiaj mieliśmy 10 głosowań. Proszę mi powiedzieć, ja wiem, że 2 były tylko wymieniane nazwiska radnych, którzy byli przeciw. To było jednogłośne. No ale to wie pani, my jesteśmy radnymi 3 lata, czy 4 już teraz tej kadencji. I tak pani nie robiła. Proszę albo robić wszystko tak, jak pani zrobiła przy tych 2 głosowaniach, albo robić tak, jak było wcześniej. 13 jest za, 2 przeciw. I proszę to złożyć jako wniosek, pani radny. Składam jako wniosek. Dobrze, dziękuję. Są sprawy różne, te wnioski były wcześniej. Proszę, pan radny, jeszcze Jacek Bryła. A propos kamer, pani przewodnicząca. Na jednej z komisji przed kamerami pani zaapelowała o puchary dla zawody wędkarskie. I stwierdziła pani przed kamerą, że jak nie będzie ocewu, to ja sama ufunduję. Z tego, co mi wiadomo, to wzięła pani, kupiła puchary, ale fakturę zaniosła do urzędu gminy. Czy to prawda? Tak, prawda. Rozmawiamy z panią burmistrz. Oczywiście, ponieważ ufundujemy, ponieważ rada ma swoje pieniądze. Jeżeli by nie było tych możliwości z funduszy gminnych, ufundowałabym jako przewodnicząca od siebie. To było ufundowane od rady. Tak, pani radny była. Tak. Ktoś jeszcze? Proszę, pan radny Robeśnicki. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, wysoka rado, szanowni państwo. Nie chciałbym państwa pouczać. Nie może być polemiki między radnymi. Zwracamy się, przewodniczy, pani przewodnicząca, jeżeli chcemy zabierać głos, zwracamy się do pani przewodniczącej. Nie będę się odnosił tutaj do pana radnego, natomiast powiem tak, że chciałem tutaj po prostu tylko zasięgnąć opinii. Ja mam zdanie wyrobione na temat skarby, tylko chciałem zasięgnąć opinii od państwa w ogóle. Jak państwo na dzień dzisiejszy, jak widzicie tę inwestycję, bo dla mnie, jeżeli jestem wezwany przez mieszkańców i prośba jest taka, żeby zainterweniować, żeby tak samo pozyskać środki na ten cel, to takie moje było zdanie i takie przesłanie było do państwa. Nie potrzeba mi tutaj, że ja sobie wyrabiał zdanie, jak ja mam zagłosować, jak ja mam podejmować zdanie, tylko mówię, tak jak przed chwilą powiedziałem, zaakcentowałem, to tylko tyle woli wyjaśnienia. Dziękuję. No mówię pan radny jeszcze. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Rafał Stach, przewodniczący Rady Osiedlowej. Szanowni państwo, odbyliście dzisiaj spotkanie z panią dyrektor z wodociągów. No niestety mnie ani moich kolegów, koleżanek z sołtysów nie było na tym spotkaniu. Ale informacje te szczątkowe, które do mnie doszły, są takie, że to przedsiębiorstwo jest w nie najlepszej kondycji finansowej. Szkoda, że nie ma pani dyrektor z nami, bo miałbym sporo pytań do niej, jak to wszystko funkcjonuje. No państwo na pewno już tą wiedzę jakąś mają. Ale się chciałem spytać, czy będzie wobec tych informacji, które państwo mają, planowane jakieś spotkanie robocze odnośnie tych wodociągów, ich funkcjonowania, struktury i ewentualnie tego planu ratunkowego, jeżeli to faktycznie ta sytuacja finansowa jest zła, a z tego, co pan skarbnik tam wcześniej też odwołał się do tego, to będzie chyba potrzebny jakiś zastrzyk ratunkowy dla tej instytucji.
Jeżeli tak by było, no to sprawa na pewno, znaczy to będzie taka pomoc doraźna, natomiast problem pewnie znowu wystąpi za jakiś czas. W mojej ocenie, no to przedsiębiorstwo, no to już chyba jakiś czas tak troszkę kuleje. Jeżeli nie wejdzie ono w realia gospodarki rynkowej, komercyjnej, to będzie ten problem się powielał. Oczywiście z zachowaniem konkurencyjności. Także no, jeśli jest jakiś plan, bo to pewnie też jest wszystko na świeżo i Państwo może jeszcze też nie przemyśleli sprawy do końca, ale gdyby było, nie wiem, jakieś spotkanie robocze na ten temat, czy Państwo by się chcieli podzielić wiedzą, którą macie, to byłbym bardzo wdzięczny za takie informacje. Dziękuję. Niech Pan zostanie dyrektorem. Dziękuję bardzo Panu Rafałowi. Proszę Państwa. Nie będę długo mówił, bo no, pewne sprawy biznesowe i pewne sprawy ratunkowe, no to wymagają być może takich jeszcze póki co spokojnych rozważań, niekoniecznie publicznych dyskusji na temat, bo takie publiczne dyskusje często później się źle kończą, nie? Bo jest dużo doradców, nie wszyscy doradcy są przychylni do tego, żeby ten zakład miał odpowiednią kondycję finansową. Jak powiedziałem ja w jednym z punktów, jest to taki dla gminy Ćmielów zakład strategiczny. Chodzi o wodę, chodzi o ścieki, więc być może będzie, no na pewno będzie kiedyś taka, powiedzmy, dyskusja, pomoc, wsparcie, ale to jeszcze na to nie czas, żeby publicznie, poza dyrekcją zakładu, poza tymi osobami, które powiedzmy mogą w jakiś sposób wpłynąć na jego kondycję finansową, to rozważać w dniu dzisiejszym na sesji. Ale jednocześnie bardzo dobrze, że Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na to, że to jest bardzo istotna sprawa i niezależnie od tego, powiedzmy, jak się sprawy mają, zapraszam Pana Przewodniczącego i wszystkich, którzy mają takie dobre pomysły na to, żeby w jakiś sposób właśnie te biznesowe sprawy w tym zakładzie uregulować, ale póki czas, to nie jest to jeszcze pora na to, żeby publicznie na ten temat dyskutować. Dziękuję bardzo Panu Skarbnikowi. Jeszcze Pani Burmistrz, proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tutaj był poruszony temat tych dróg powiatowych. Ja chciałam Państwa poinformować o takich dwóch ważnych tematach, gdzie wspólnie z Panią Przewodniczącą 6 maja zaproszone zostałyśmy na zarząd powiatu ostrowieckiego. Tam Pani Starosta wraz z całym zarządem poinformowała nas, na szczęście to była taka informacja tylko, o tutaj możliwości przekazania na ręce tutaj moje, a właściwie we władanie drogi wojewódzkiej, czyli tej starodroża, teraz powiatowej, jako tutaj drogi gminnej. Taka możliwość prawna jest możliwa, istnieje, aby scedować to na gminę. Natomiast tutaj po dżentelmeńsku rozmawiałyśmy, mówiąc tak naprawdę na spotkaniu tylko o tym, że się zastanowimy, choć w głowie już miałam gotową odpowiedź, Szanowni Państwo, czy dobrowolnie przejmiemy tą drogę. Więc ja z Państwem Radnym, z Państwem Radnymi chciałam to poinformować, ale moja decyzja, nie wiem jak Państwo Radni, jak jest inna decyzja niż moja, to bardzo proszę również o wypowiedzenie się. No nie jesteśmy jako gmina, nie jesteśmy w stanie tej drogi utrzymać we własnym zakresie, ani dokonać tej przebudowy, czy też remontów, które zostały do zrobienia. Wobec tego pytać oczywiście można, podstawą w ogóle egzystencji jest rozmowa, więc do takich rozmów doszło, owocnych, natomiast moja odpowiedź, jaką zobowiązałam się udzielić do końca maja, będzie na nie. Niech to dalej będzie we władaniu powiatu, zarządcą będzie powiat. Natomiast ze swej strony, tutaj rozmawialiśmy z Panią Przewodniczącą, aby powiat
sukcesywnie składał wnioski po raz kolejny, bo tym razem nie otrzymał dofinansowania. Proszę Państwa, to nie jest tak łatwo otrzymać dofinansowanie, jak się składa wniosek. To naprawdę mało tego, że trzeba spełnić wiele wymogów, wiele obwarowań, znać od kuchni te wszystkie oczekiwania i uwarunkowania, jak to nazwałabym. Oprócz tego trzeba jeszcze rozmawiać z parlamentarzystami i przekonywać o słuszności takich przedsięwzięć. To czynię za każdym razem, dlatego te źródła finansowania tutaj płyną do gminy Ćmielów. Te pieniążki, które lada dzień pewnie potwierdzą się w oficjalnych wypowiedziach i wynikach, są oczywiście też środkami, tak jak powiedziałam, w tym aspekcie skalkulowanym ponad miarę tych dzisiejszych cen. Także myślę, że uda się zrealizować w ramach postępowań przetargowych. Taką podwyżkę cen już założyliśmy, jaka cały czas jest tutaj przez nas obserwowana. Natomiast co do właśnie tej drogi powiatowej, jestem na nie. Ale będziemy tutaj rozmawiać, myślę, że wspólnie, i zaprosimy pana radnego powiatu i drugiego, prawda, pana Mariusza Pasternaka, po to, żeby przedstawił, o jakie drogi powiat będzie wnioskować. Mam zapewnienie, bo w lipcu jest kolejny nabór, będzie powiat składał, ale do takich rozmów jeszcze musi dojść. Natomiast, szanowni państwo, mieliśmy tutaj inicjatywę powiatu we współpracy z panem radnym Maruszczakiem odnośnie kolejnego traktu komunikacyjnego, bardzo ważnego, pod Górze Wiktory, gdzie tak naprawdę wpłynął podczas roku budżetowego tutaj wniosek, czy gmina dołoży finanse na właśnie tą drogę, bo wówczas powiat pozyska z rezerwy budżetu państwa środki. Proszę Państwa, ja jak coś mówię mieszkańcom, to już jak macie Państwo przykład, składam wniosek, nie mówię, bo nie sygnalizuję tylko, a oficjalną informację przekazuję do mieszkańców, jak już jest fakt dokonany, jak już mam środki. Tutaj no, nastąpiło takie, że tak powiem, rozbudzenie, że tak powiem, nadziei wśród mieszkańców. Mieszkańcy teraz, niektórzy, jak pan radny Maruszczak tutaj mówił, mieszkańcy niektórzy postrzegają, choć zgodziłam się partycypować w tych kosztach, bo rzeczywiście ta droga, proszę Państwa, jest najgorszą w naszej gminie, Wiktoria Podbor. Najstarsza, najgorsza. Więc gdzie mogłam, też ją wyznaczyłam do aplikowania z ramienia powiatu, aby składali wnioski. Jednak bez szans powodzenia. Tutaj pani starosta powiedziała, że no niestety na szczeblu wojewódzkim ta inwestycja została odrzucona. Jaki jest ten faktyczny, nie wiemy, że dalej do Warszawy ten wniosek nie dotarł. To jest ta wieloetapowość na pewno, ale w ślad za tym, szanowni państwo, chcę wytłumaczyć mieszkańcom, ponieważ niektórzy, i oczywiście ugrywana jest polityka, że to przez burmistrz ta droga nie będzie zrobiona. Więc ja nie pozwolę sobie na takie stwierdzenie. Jeśli byłyby pozyskane środki z rezerwy budżetu państwa, to wtedy można mówić mieszkańcom, tak, zrobimy wam tą drogę przy współpracy z gminą. Tak się nie zadziało i teraz jestem w niekomfortowej sytuacji postawiona. Wobec tego, szanowni państwo, jeśli ktoś obiecuje, musi stawić czoło temu, żeby po prostu spotkać się z mieszkańcami, a takie spotkania planuję już w przyszłym tygodniu, o czym mówiłam pani staroście, zaprosimy, żeby też przedstawili, w jaki sposób będą aplikować o środki, żeby móc otrzymać to dofinansowanie, a o tej wspólnej współpracy w ramach już udziału własnego, to już mówię, jest drugi plan. Natomiast takie zebrania planuję w miejscowości Wiktoryn pod Górze Boria w dniu 2 czerwca. Oczywiście jest to data ruchoma ustalona z Państwem Sołtysami, ale też chciałabym ustalić z Panią Starostą i z radnymi powiatowymi, żeby się udać i wytłumaczyć mieszkańcom, że to nie jest wina gminy, absolutnie. Jest to droga powiatowa i chcemy usłyszeć od powiatu, jakie mają plany inwestycyjne właśnie na ten odcinek drogi. Bo mieszkańcy tego od nas oczekują, więc chciałabym, żeby zarządca drogi po prostu mógł tą informację bezpośrednio tutaj przekazać. Ogłoszenia będą pewnie tutaj widnieć od poniedziałku, jeśli tylko potwierdzę tą datę z panią starostą, z państwem radnym powiatu. Już dzisiaj pana również radnego powiatowego możemy zaprosić, drugiego pewnie też zaprosimy. Po prostu mieszkańcy mieli nadzieję, a jednak ta nadzieja umarła i to jest najgorsze w tym wszystkim.
wszystkim. Dlatego takie zebrania jestem w obowiązku. Nie boję się po prostu wyjaśnić mieszkańcom, że chęć ze strony budżetu gminy, ze strony właśnie naszej była do finansowania, no ale niestety bez szans powodzenia. I dalej po prostu jakie plany, jakie zamierzenia ma powiat, żeby po prostu ta droga jednak była zrobiona. Będziemy o tym rozmawiać na tych spotkaniach. Także, a wracając do pierwszego tematu, jeśli ktoś z Państwa radnych ma inny pogląd na to, żeby jednak wziąć w zarząd tą drogę dawną wojewódzką przez Ćmielów, tak jak mówię, ja się odniosę do tego, że po prostu wyrażam stanowcze nie. Wobec tego proszę o ten głos, również żebym mogła poznać Państwa sugestie w tym zakresie. Jeśli są spójne z moimi, to taka informacja popłynie do powiatu, a powiat wówczas będzie aplikować we własnym zakresie i próbować dalej pozyskiwać te środki, bo mówię, jest to procedura długotrwała, mnie się udało. Po 2 latach mogę powiedzieć, że te 10 dróg mamy te środki. Oczywiście nie wiemy, jak ostatecznie ukształtuje się przetarg, ale myśmy te ceny tak właśnie kosztorysowo troszkę podnieśli, żeby zapobiec tym efektom cen, ale ja też, proszę Państwa, widzę, jak firmy po prostu wykorzystują niestety tą wzwyżkę cen. Most Brzustowej, proszę Państwa, dofinansowanie niespełna 1 000 000 pozyskane, a tutaj kształtowana cena najniższa 1 800 000, a najwyższa 3 998 000. Proszę Państwa, to rozbieżność, prawda, pozyskania tutaj, że tak powiem, no uzyskania tego dochodu, korzyści z budowy takiego mostu, proszę zobaczyć, jaki przedział generuje. Dzisiaj rewitalizacja Ćmielowa, też siedzę tu z Państwem i myślę po prostu, a wręcz modlę się czasami po prostu, jaka cena ukształtuje właśnie przetarg. W tej chwili kancelaria prawna obrabia te wszystkie wnioski, które wpłynęły, zapytania ofertowe, jaka cena się ukształtuje. Nie jest to zależne tak naprawdę od nas, ale z taką realną rzeczywistością się mierzymy tak naprawdę każdego dnia. Wobec tego bardzo proszę o wypowiedzenie się, gdyby ktoś miał inną tutaj myśl przewodnią odnośnie tego starodroża, to bardzo proszę o wypowiedzenie się. Jeśli spójne, to myślę, że temat uważam za zamknięty. Wobec tego taką informację przekazuję. No i życzymy powiatowi, żeby po prostu ta skuteczność składanych wniosków była naprawdę wysoka. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani radna. Proszę, bo prawdy sygnała jeszcze. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, panie skarbniku, moja reakcja była po wypowiedzi pana Piotra, bo faktycznie no, w tym głosowaniu, chociaż wcześniej było indywidualnie na każde to zadanie głosowanie, ale potem jak jest w koszyku, no to ja głosowałem przeciwko zabieraniu grudy, a jednocześnie to, co pan Piotr powiedział, przeciwko tym podwyżkom. A to tak w efekcie nie było. Chcę wrócić do tematu jeszcze tej działki, żeby nie było tak, że jest lobbowanie za sprzedażą. Szanowni Państwo, usiądźcie, już kończymy na chwilę. A pan tutaj Piotr proponował, żeby wydzierżawić tą działkę. No, za tą propozycją byłem również ja. Ja tutaj pokazałem panu przewodniczącemu tą mapkę i chciałbym, żeby przewodniczący rad osiedlowych powiedz parli na moją wiedzę, czy faktycznie ta działka obecnie, czy w przyszłości, ona nie będzie miała znaczenia, żeby tak spokojnie, powiedzmy, być za tą sprzedażą, prawda? No ja mam małe, muszę podjąć głosowanie, a mam małe wyobrażenie na to, czy faktycznie ona jest przy działce, która kiedyś miała być drogą, obwodnicą praktycznie wcześniej planowaną. I czy to będzie ta działka wykorzystywana, czy nie, czy tylko ten skrawek, czy całą tą działkę sprzedać, jeżeli będzie taka potrzeba. No w tym momencie jeszcze jest taka sytuacja, że prawdopodobnie jest zmiana właściciela zamku, więc no te wyjaśnienia by się przydały, żeby konkretnie wiedzieć, kto chce kupić i w jakim celu. Dobrze, dziękuję panu. Dziękuję bardzo. A i jeszcze jedna prośba do pani burmistrz, aby no również w sprawie poszerzenia tego odcinka, jeżeli było możliwe, spotkać się z mieszkańcami wspólnie w Rudzie Kościelnej. Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni Państwo, ja przede wszystkim w tej kwestii spotkam się właśnie z panią starostą, ponieważ tak jak mówię, precedens na skali po prostu tutaj, że tak powiem, działalności samorządu
aby gmina Śmieluk partycypowała w kosztach wykonania projektu na pewien odcinek drogi. Tego nie było w historii, Szanowni Państwo, i teraz oczekuje się, żeby ad hoc już gmina te pieniądze przekazała, bo nie mogą zlecić wykonania projektu. Więc takich rozmów merytorycznych, gdzie pan radny był wraz z mieszkańcami na spotkaniu u pani starosty, ja cały czas ubolewam. Nie byłam proszona ani na spotkanie z mieszkańcami, ani do powiatu, jak żeście jechali, a mam od pana przekaz, że to trzeba na już i tu pani na już przekazać. Ja chcę poznać procedurę od wewnątrz, czy rzeczywiście w tym momencie, bo ja powiedziałam, jestem za, i państwo radni wyrazili taką wolę. Tylko czy akurat teraz, kiedy mamy tyle po prostu tutaj zadań, gdzie mówiłam, zajezdnia autobusowa w Piaskach, potrzeba 200 tysięcy. Ciąg pieszojezdny u pana radnego 120 tysięcy. Szanowni Państwo, i to są takie dylematy każdego dnia, niechcieństwo, niechcieństwo. Tylko po prostu rozeznanie, bo gdyby powiat mógł się wstrzymać z tymi procedurami, my wyrażamy teraz wolę po prostu partycypowania w kosztach 30 tysięcy w dokumentacji, co jest, mówię, ewenementem, bo jeszcze od tego momentu będzie długi czas na realizację tegoż przedsięwzięcia. To jest tylko początek, projektowanie, obyśmy się doczekali po prostu w najbliższych 5 latach, żeby to było wykonane, ale pewnie po 20 latach pojawia się taka szansa i rozmowy podejmowane przeze mnie jako burmistrza przez radnych. Tylko ciągle dylematy. 23 tysiące dołożyć pani dyrektor do gazu. Jesteśmy w obowiązku. I ciągle każdy do tej kieszeni naszej sięga. Ile możemy jeszcze udźwignąć? Wobec tego chciałabym opóźnić to przekazanie tych środków, a przede wszystkim zapoznać się i usłyszeć z ust pani starosty, dlaczego akurat teraz już musimy w ciągu roku budżetowego, gdzie tworzyliśmy budżet takiego zadania, nikt nam o tym nie mówił, prawda? Przychylamy się, ale z możliwością finansowania po prostu na przyszłość. Czy w trakcie już opracowywania dokumentacji projektowej, przecież może powiat zagwarantować te 60 tysięcy sobie w budżecie, prawda, a od nas potem ściągnąć. Pan radny mówi, że to jest niemożliwe, ale ja wciąż nie słyszałam słów ze strony starostwa powiatowego, jak to faktycznie proceduralnie ma wyglądać. Jak się dowiem, prawda, po spotkaniu z panią starostą, to taką informację przekażemy mieszkańcom, bo wszyscy mamy wolę, tylko po prostu finansów, no niestety tutaj nam nie starcza. Dlatego trzeba to tak, w taki sposób poukładać, żeby każdy był zadowolony, że to nie rujnujemy po prostu tej sytuacji własnej, czyli dbamy najpierw o to, co nasze, a przekazujemy ad hoc, bo ktoś wystąpił. Za 10 dni znowu będzie jakiś wniosek, Szanowni Państwo, bo tak też może być, nie wiemy skąd, nie wiemy jak, to z policji, to z powiatu na samochód, wszystkie inicjatywy są słuszne. Tylko skąd na to brać pieniążków, że bez przerwy jesteśmy stawiani tak pod ścianą, a na wkłady własne też potrzeba tych środków. Wobec tego taka rozwaga i analizowanie problemu, bo nie problem po prostu psygnąć, no tak damy, bo wolę wyraziliśmy. Tylko dlaczego tak szybko, dlaczego w tym momencie? Pan radny powiedział, za miesiąc już będzie za późno, prawda? To 20 lat było czekania, a teraz za miesiąc będzie za późno? Ja muszę to poznać, dziękuję. Pani przewodnicząca, ja proszę tylko się odniosę. Pani burmistrz, widzi pani. Pani mówi w przekonaniu, że ma słuszną rację, a z tej strony 2 miesiące pismo przyszło i co? I leży. I mówią, rozmawiajmy, tak mówią w powiecie. Ja bardzo proszę, jeżeli pani może, niech pani wyśle człowieka najpierw, swojego pracownika, niech dogada te sprawy, a jeżeli pani starosta powie, nie, musimy my obie porozmawiać, w porządku. Tylko co z tego? Po zamówienie pani burmistrz. Tylko adwokat i ksiądz zmówienie ma pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący sam. Ja tak krótko się chciałem odnieść do pana radnego Jerzego słów, ponieważ no, mnie się ciężko ustosunkować, czy tak, czy nie do tej mapki, którą mi pan tutaj zaprezentował, ponieważ mam najzwyczajniej za mało informacji, a nie analizowałem, przyznam szczerze, tego tematu, a te informacje, które dzisiaj padały, to w zasadzie też były bardzo, bardzo szczątkowe.
Natomiast na pierwszy rzut oka, to ja bym mógł powiedzieć, że zawsze jestem za tym, żeby jeśli ktoś ma jakieś pomysły, żeby udostępnić i umożliwić prowadzenie działalności, czy powiedzmy, jeżeli ten teren by komuś mógł pomóc w prowadzeniu innej działalności, która by z kolei nam przyniosła dochody, czy powiedzmy wzmocniłaby tą rolę turystyki, która niewątpliwie jest nam potrzebna, to bym był za tak, ale nie analizowałem tego. Szanowni Państwo, tematu. Proszę zachować powagę, jak ktoś mówi. Jeżeli moja opinia by była w jakimś sensie istotna, to bym musiał się zapoznać z tym, ale prosiłbym Państwa o więcej informacji, a takich na dzień dzisiejszy. No nie ma. Tyle mam. No więc no, mówię, mnie się ciężko naprawdę do tego ustosunkować. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Sądys. Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz, Szanowna Rado, ja mam wrażenie, bo tutaj tak jeszcze się odniosę do tego, co powiedział Pan Radny Powiatowy, mam wrażenie, że Państwo Radni, najłatwiej jest Państwu Radnym przekazywać pieniądze do jednostek innych samorządowych. Z tego, co widzę po prostu na przestrzeni ostatniego czasu, zauważyłem dofinansowanie tutaj w sprawie MPK, tam jest chyba 70 tysięcy, o ile pamiętam. Ciągłe dofinansowanie, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, prawda? Pamiętajcie Państwo jedną rzecz. To, że przekazujemy środki pieniężne z budżetu gminy Ćmielów na zadania pod tytułem droga powiatowa, czyli zarządcą jest powiat ustrojski, umniejsza nasze zdolności, jeżeli chodzi o nasze własne zadania. My jako sołtysi, nie wiem jak wy jako radni, no ja mogę mówić tylko za siebie, przychodzimy do urzędu gminy, składamy pisma, prosimy o różnego rodzaju dofinansowania, czy tam potrzeby, realizację potrzeb, które mamy u siebie w sołectwach. I okazuje się, że spotykamy się z tłumaczeniem, że tych pieniędzy jest mało, że ich nie ma, że może być problem. Dlatego mówię, może iść w kierunku skłaniania powiatu do tego, żeby jednak w większym stopniu dbał o drogi, które są ich drogami. Dziękuję bardzo. Panie Łukaszu, problem jest od 30 lat od początku samorządu, o tym mówimy bardzo często. I jest taka sytuacja, że my się wstrzymujemy, ale w tym czasie inne gminy dają i dziękuję bardzo, że robimy to. Proszę zobaczyć w ubiegłym roku w gminie Wasiu, w gminie... Szanowni Państwo, bo to już tak sobie robimy polemikę. Praca to pokazuje, bo nie są zachwyceni swoim udziałem i współpracują. Przewodnicząca udziela głosu. I udzieliła burmistrzowi. Ja odniosę się właśnie tylko do sołectwa Wołaś-Wujecka, prawda? Kiedy Pan sołtys usłyszał, że nie ma pieniędzy? Odcinek był realizowany do woli gdyńskiej drogi. Potem 100 metrów zrobione. Teraz w ramach Polskiego Ładu kolejna droga w woli gdyńskiej. Oświetlenie Wola miała zrobione. I kiedy Pan sołtys pytał po prostu, a ja mówiłam, że nie ma pieniędzy. Każdy mówi, Wola Grójecka tyle otrzymała, a Pan sołtys, mówię, pamięta 5 minut, teraz już zapomniał. Każdy skrzeczy o swe rzeczy, Szanowni Państwo. Moją rolą jest, że tak powiem, patrzeć na całokształt, prawda, gminy, rozwoju. Wobec tego nie sądzę, żeby Wola Grójecka była tutaj pokrzywdzona. Owszem, duży wkład własny w realizację przedsięwzięcia pod nazwą Plac Zabaw. Dobry przykład dla innych sołectw, żeby też właśnie byli gospodarzami na swoim terenie i przy tej wspólnej współpracy tyle udało się razem zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko się odnosi. No może, słuchajcie, mamy dzisiaj otwarcie świetlicy o 16.00 w Gwiazdkach Żustowskich. Prosiłabym o konkrety, naprawdę, bo tutaj robimy sobie polemikę. Czy coś jeszcze, czy z cudu? Tak, ja chciałem się jeszcze odnieść, zdanie dosłownie. Pani Burmistrz, oczywiście ma Pani rację. Inwestycje różne było zrobione troszeczkę i w moim sołectwie. Nie wiem, nie znam potrzeb innych sołectw, bo się tutaj skupiamy raczej na sprawach mojego sołectwa, też zostają wybrane tutaj właśnie przez mieszkańców sołectwa i w jakim interesie generalnie mam zabiegać i dbać o te nasze sprawy wspólne. Jeżeli chodzi o konkrety, no to konkretnie jest
się ma o przepusty nad, nad rzeką, rzeczką, która przepływa w Woli Grójeckiej. I tutaj no, pieniążki do tej pory no, są gdzieś tam na projekt, także się tak uzgodniliśmy, z tym, że no, realizacja też by się przydała. Z tego co słyszę, to po prostu jest ciągle dofinansowania do jednostek innych niż Gmina Święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pan radny Bonarek. Tak środki z budżetu gminy nie tylko są kierowane do powiatu ostrowieckiego, są też do innych podmiotów kierowane, panie sołtysie, proszę też to wziąć pod uwagę i pamiętać. Ale właśnie o i drogi mówię. Powiatowe to też służą mieszkańcom naszej gminy, mieszkańcom danych miejscowości. Proszę o tym też zawsze pamiętać. Mieszkańcy nie chcą dzielić, nie chcą rozróżniać, że to jest droga powiatowa, droga gmina, chcą mieć zrobione u siebie każdy we własnej miejscowości. Panie radny, taka jest prawda, każda inwestycja cieszy. Ale proszę, proszę, zarząd, słuchajcie państwo, do zarządu, panie sołtysie, panie sołtysie, Łukaszu, panie Łukaszu. To, co mówi radny Bonarek, jest prawdą. Ja miałam przypadek, stało się w Jaskowie, jak w Ochocku zbiło się asfalt. Droga jest powiatowa. Zanim przyjechały służby z powiatu, trzeba było coś zrobić, bo się stanie nieszczęście, głęboki dół. Zatrzymuję ludzi i mówię, proszę pana, proszę poczekać, tu już robimy tabliczki, będzie objazd koło naszej kapliczki, będzie kurendy. A pan mówi, proszę panią, a co mnie to obchodzi, czy ja to jest droga? Ja się chcę dostać do Rzeszowa. Ale... Na tym kończymy. Chciałam podziękować radnym, podziękować sołtysom, którzy wytrzymali do końca, bo nie wszyscy wytrzymali. Chciałam podziękować radnym, którzy uczestniczyli w święcie 3 maja, na Dniach Ćmielowa, na stadionie, na rynku. No mieszkańcy mówią, że bardzo tych radnych nie widać. Na rondach. Na rondach rzeczywiście. Niedużo było tych radnych, którzy byli, bardzo serdecznie dziękuję, którzy nie byli, niektórzy chorzy, niektórzy nie mogli, nie wiem. Prosiłabym, żeby takie sytuacje się nie powtarzali. Jesteśmy grupą 15 radnych, powinniśmy reprezentować radę. Jest nasz zawsze mniej niż połowa. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 55. sesji Rady Miejskiej.